sposób. Kiedyś przed laty Kiszczak i jego ludzie układali życie polonijne, układali nam tutaj życie i organizowali nam te organizacje, wkładając swoich ludzi, wykorzystując ogromne pieniądze i służby dyplomatyczne. To było do niedawna, tak było. I teraz nagle, nie mówię o panu oczywiście, ale nagle słyszę od polityków w Polsce, no musicie jakoś sami się dogadać, bo wy się kłócicie, a my nie możemy się mieszać. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do domu czyjegoś, powywracał wszystkie meble, zniszczył wszystko, a potem wyszedł, no musicie jakoś dogadać się ze sobą, bo to jest nie moja sprawa. Przepraszam bardzo, to tak nie jest. Dobrym przykładem jest może dzisiejsze spotkanie, kiedy myśmy zrobili otwarte spotkanie, część organizacji w ogóle nie raczyła powiadomić. Z drugiej strony trzeba patrzeć pozytywnie, żebyśmy pewne sprawy polskie posuwali do przodu, w tym sensie, że dużo rzeczy jest do zrobienia. Rząd zmienia i zapewniam Państwa, że rząd PiS-u stara się pewne, ja bym powiedział, celowo wykopywane po tamtej stronie nieraz przedziały zasypywać. Bo jeżeli będziemy dzielić, to wiele nie pójdziemy do przodu. Choć musimy pewne sprawy czasami też nazwać po imieniu. Szczególnie jeśli chodzi o osoby, które piastowały lub będą piastować jakąś funkcję publiczną. Czasami zgadzam się tutaj, że agentura jest i trzeba tych ludzi czyścić. Że dożyliśmy takich interesujących czasów, róbmy swoje ku chwale, ja bym powiedział, polskiej ojczyzny. Tutaj Polonia też ma wiele do zrobienia, ale czasami trzeba widzieć ten długookresowy efekt, że być może po tej drugiej stronie, jeżeli ktoś nie miał racji, jest człowiek, który wymaga, żeby się nie odwrócił do nas plecami, bo mu wstyd. Powiedzieć, zaczekaj, ale wiesz, możemy coś razem zrobić. Jeżeli chce, a jeżeli nie, no to trudno, to jest jego wybór. Ja słyszę, że tam pan, tak? Ja myślę, że przykładem tego, o czym pan mówi, to znaczy, no może się to uda rzeczywiście, jest to dzisiejsze spotkanie. No, spotykamy się tutaj w Domu Polskim SPK, jesteśmy z różnych środowisk, no i pan ambasador jest naszym gościem. To wszystko, ta korelacja, ta konfiguracja jeszcze rok temu była nie do pomyślenia, prawda? Czyli być może to wszystko się uda. No i między innymi po to wszystko robimy, bo w końcu jesteśmy Polakami. Tak. I zależy nam na tym, żeby to wszystko szło do przodu i żeby pomóc temu rządowi. Dobry wieczór Państwu. Chciałem przywitać ambasadora nadzwyczajnego pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, pana doktora Andrzeja Korińskiego. Dziękuję bardzo za przywitanie. Będziemy mieli zaszczyt też witać panią małżonkę. Chciałem przywitać panią konsul Kucy, która siedzi tutaj w pierwszym rzędzie. Chciałem podziękować za liczne przybycie. Zaprosiliśmy wszystkie organizacje, zaprosiliśmy Polonię. Organizujemy jako Klub Gazety Polskiej, ale to nie jest zamknięte spotkanie, to jest spotkanie dla całej Polonii. Dziękuję wam, że przyszliście. Mam takie nietypowe zadanie teraz. Poproszę może Grażynkę na chwilę tutaj, jeżeli pan pozwoli poczekać. Panie ambasadorze, na kanadyjskiej ziemi pozwoli pan od całej Polonii powitanie i przywitanie pana tutaj. Chlebem i solą tradycyjnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Panie ambasadorze, na kanadyjskiej ziemi pozwoli pan od całej Polonii powitanie i przywitanie pana tutaj. Chlebem i solą tradycyjnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Znowu, prawda? A potem go spróbujemy skonsumować. Proszę bardzo. Obiecuję. Dziękuję uprzejmie. Gdzieś tutaj go postawimy, tak? W fajnym miejscu. Może ja pozwolę sobie zacząć w ten sposób, że jeżeli pan ambasador pozwoli, przede wszystkim jeszcze raz dziękuję, bo ambasador ma bardzo napięty harmonogram i jak mi powiedział w wywiadzie, który państwo być może jutro zobaczą w telewizji Polonia w magazynie Kanada, to jest nasza nowa audycja, jutro o 19.30, drugi odcinek, pan ambasador ma ambicje odwiedzić wszystkie parafie w Kanadzie. No, takie mam zamiar. Zobaczymy. Jeździ pan wszędzie, no i miał pan czas, dzięki, że pan przyjechał, znalazł czas tutaj na spotkanie z nami. Ja może tak powiem dwa słowa na wstępu, jeżeli pan pozwoli, o organizacji, która zaprosiła pana tutaj, którą reprezentujemy. To są Kluby Gazety Polskiej, które powstały w 2012 roku. Jest to najbardziej liczna w tej chwili pozarządowa organizacja społeczna Rzeczypospolitej. I to zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Mamy już 432 kluby, to jest kilkanaście tysięcy ludzi i od samego początku, to znaczy od 2012 roku, na skutek zawirowań różnych i gier, kluby przyjęły, to jest coś takiego jak Civic Club, tutejszy kanadyjski, taki gier, czyli po prostu kluby obywatelskie przejęły na siebie rolę, którą wtedy instytucje państwowe nie wykonywały, czyli Strażnika Pamięci Narodowej. Kluby Gazety Polskiej rozpoczęły celebrację i przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych. Zostały strażnikiem pamięci katastrofy w Smoleńskiej, obchodów, bo to właśnie głównie te kluby to organizowały. Nie wspomnę już o różnych innych akcjach. Nie będę przedłużał tego, chcę tylko tyle powiedzieć, że myślę, że oczywiście Kluby Gazety Polskiej nie są głównym motorem wyboru Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili w Polsce, ale myślę, że członkowie tych klubów zrobili gigantyczną pracę od podstaw, łącznie z państwem tutaj, którzy niektórzy tutaj są i mam zaszczyt i przyjemność, że jesteście w naszym klubie, w Klubie Gazety Polskiej, uświadamiającą akcję. I myślę, że być może tej Polski w tym kształcie by dzisiaj nie było, gdyby nie te kluby. Pozwolę sobie teraz może przejść do pierwszego punktu i poprosić pana ambasadora może o troszeczkę opowieści o sobie. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mikrofon ten działa, tak? Gdyby się troszeczkę dało jeszcze w ten sposób, to ja bym nie musiał się tak pochylać za mocno. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie organizatorom, a państwa, że żeście licznie przyszli na to spotkanie. No mam nadzieję, że trochę nie tylko o sobie opowiem, ale o tej części bym powiedział dotyczącej polityki zagranicznej, tych nowych zmian, które dwa lata temu no, zostały w Polsce przeprowadzone w wyniku demokratycznych zmian. Po prostu tak się to wydaje, że kartka wyborców zagłosowała, kto będzie realizował w najbliższych paru latach politykę i w sferze gospodarczej, w sferze zagranicznej, ale też i kulturowej, prawda, no, artystycznej również. To ma też swoje wpływy na to, czy polskie filmy, czy polskie instytuty badawcze, naukowe, młodzież, która się chętnie też włącza w różnego rodzaju inicjatywy, są wspierane czy nie, prawda? To jest bardzo ważne. Ten mecenas państwowy, pomimo, że jesteśmy gospodarką wolnorynkową, tak żeśmy to po 89 taki, że tak powiem, drogę wybrali, oczywiście z różnymi sprawami związanymi z tym i z konsekwencjami tej wyboru gospodarki wolnorynkowej, gospodarki wolnorynkowej opartej o kapitał, własny kapitał, o własne przedsiębiorstwa. No, takie były te założenia, że się potem troszeczkę to gdzieś tam rozmyło czy rozjechało, no to już inna sprawa, w zależności kto był u władzy, to ta rola tego kapitału czy mecenasu państwowego odgrywała mniejszą lub większą rolę. Czasami stwierdzono, że ona nie jest potrzebna, czasami po prostu, no, że ten kapitał jest istotny i ważny i państwo musi na siebie wziąć odpowiedzialną do sprawy, jeśli chodzi o rozwój kultury, sztuki, a szczególnie osób, które
no nie mają dojścia do kapitału i do mecenasu prywatnego na tyle, żeby sfinansować pewne przedsięwzięcia. Tego dużo się dzieje w tej chwili. Także może zacznę od tej biografii, o której pan tak mówi. Proszę państwa, ja pochodzę z Podlasia. Tam się urodziłem, w takim niewielkim miejscowości, to jest właściwie południowe Podlasie. To jest powiat Bielsk-Podlaski. Natomiast w wieku już 5 lat przeprowadziłem się z mamą i z rodzicami do Białegostoku. I tam się właściwie zaczęło. To były te przedszkole, potem szkoła podstawowa, liceum. Bardzo dużo na mnie wpływ, jeśli chodzi o moją tą edukację, miało liceum i jednak kontakt z fantastycznymi wykładowcami. Ludzi, którzy mieli pokolenie właśnie partyzanckie, udział w II wojnie światowej, jak na przykład mój wychowawca i polonista, zresztą wspaniały, pochodzący z Suprasia. To jest takie bardzo fajne miasteczko koło Białegostoku, 17-18 km w Puszczy Knyszyńskiej. Przepiękna miejscowość. Ja mieszkałem w Konstancinie, ale muszę państwu powiedzieć, że tak naprawdę to się zakochałem w Suprasiu. Supraś to było dla mnie wyjątkowe i tam była też piękna szkoła artystyczna. Liceum artystyczne, plastyczne, piękne rzeczy tam powstawały. Potem był ten okres czasu już po 89, gdzie się mecenas państwo wycofało z tej działalności. Ta szkoła miała różne rodzaje perturbacji, ale wiele tych osób potem gdzieś w latach 80. i 90. wyjechało na zachód i zrobiło fantastyczną karierę. To pamiętam. Więc potem było, proszę państwa, liceum i studia. No i studia zaczęły się w roku 77. I muszę państwu powiedzieć, że tak jak na studiach, to też miałem duże szczęście, dlatego że spotkałem fantastycznych ludzi, profesorów też związanych właśnie z Powstaniem Warszawskim. Taką ogromną osobowością, która wpływała na mnie i do tej pory jestem z nim, z profesorem w bliskich kontaktach, to był profesor Witold Kieszur. On tu był w Kanadzie, wiem, że był w Ottawie, na pewno prowadził też jakieś zajęcia i spotkania w Montrealu. Był z tym montrealskim środowiskiem bardzo głęboko związany. I nawet chyba 3 tygodnie przed swoim wyjazdem już do Kanady zadzwoniłem do pana profesora, żeby się z nim spotkać. Profesor w tej chwili ma 96 lat. No i to spotkanie miało być 20 minut, tak żeśmy to uzgodnili telefonicznie, ale trwało prawie 5 godzin. Więc jeżeli się dwóch spotka, prawda, osób, które ma coś tam do powiedzenia, no to żeśmy tak dyskutowali. Z tym, że państwa, ta dyskusja uświadomiła mi, jak niewiele jestem w stanie sprawnie, intelektualnie sprostać człowiekowi, który ma 96 lat. I taką pokorę i lekcję kolejny raz odebrałem od profesora Kierzuna. Wybitny człowiek. Państwu bym polecał jego książkę dotyczącą transformacji. To tam wszystkiego się dowiecie, jak to wyglądało. Ci, którzy z państwa to czytali, to ma nie tylko, że tak powiem, naukowy, badawczy pogląd i w oparciu o to, co profesor badał, bo sam badał to okres komunistycznej, kiedy był doradcą, proszę państwa, pamiętam dokładnie, okresu Jaroszewicza. Gierek powołał taką specjalną grupę do przeprowadzenia transformacji w Polsce. W jaki sposób usprawnić system zarządzania w Polsce, w dużych organizacjach, które były wiodące i kluczowe dla rozwoju gospodarczego. I profesor zebrał wokół siebie sporą grupę osób. To była słynna taka katedra profesora Kotarbińskiego. I profesor był jednym związany z profesorem i Kotarbińskim, trochę z Tatarkiewiczem. Profesor Pszczółkowski, ci państwo, którzy są starsi, to pamiętają zresztą fantastyczne rozprawy profesora Kotarbińskiego, prawda? Traktat o dobrej robocie, ile pamiętam, parę jeszcze innych, cudowna rzecz. I profesor to wtedy zrobił, tę grupę, zespół i dokonał analizy stanu gospodarki i wprowadził też pewne mechanizmy takie quasi trochę rynkowe, no bo wtedy oczywiście rynkowych nie można było wprowadzić, myśmy na ten temat też rozmawiali, w jaki sposób ten siermiężny system gomułkowski, sowiecki, postsowiecki przemienić w gospodarce wolną, rynkową, która będzie ukierunkowana jednak na konsumenta i na eksport. To były dwie rzeczy. W jaki sposób pobudzić wzrost poprzez konsumpcję, prawda, dochód wynikający z pracy, konsumpcję, ale równocześnie mając na uwadze, że eksport jest czynnikiem nie tylko przynoszącym dewizję, jak to kiedyś mówiono, ale równocześnie, proszę państwa, importującym
dobre rozwiązania technologiczne i organizacyjne. I to było w zamiarze tej grupy. Ja pamiętam, że to był ogromny na mnie wpływ tej mojej biografii, jeden z najważniejszych, bym powiedział, to właśnie ten efekt profesora Kierzuna i tej całej grupy. Oczywiście duży wpływ na mnie też na Podlasiu miała moja rodzina bliższa i dalsza, która była związana z podziemiem niepodległościowym. I to byli ludzie, którzy walczyli w 1939 roku, jak niektórzy członkowie mojej rodziny, mój ojciec chrzestny, mój wujek, ale potem okres walki z okupacją niemiecką. To nie było w stanie z bronią nogi, proszę Państwa, bo znam akcję nawet miejscowości, gdzie akcję przeprowadzono przeciwko Niemcom. W ograniczony sposób, żeby też nie spowodować represji ze strony niemieckich władz okupacyjnych w stosunku do Polaków. No i potem okres powojenny, okupacja sowiecka. I ci ludzie, z którymi zżywałem się właściwie każdego dnia, ich widziałem, szczególnie jak przyjeżdżałem na wakacje, mieli jednak duży wpływ na ukształtowanie się mojego charakteru. I to było, o ile pamiętam, dosyć widoczne w okresie nawet podstawówki, czy w liceum. Moja postawa na przykład w stosunku do takiego zagorzałego rucychwisty, bym powiedział, który uzurpował sobie nawet do tego, że przy moich jakichś takich wypowiedziach, traktując jako formę dyskusji, no wręcz spotkało się nie tylko z naganą, ale i z no takim prześladowaniem trochę. Proszę Państwa, kolejna postawa i kolejna moja ocena. Wykładowcy byli tacy, którzy profesorowie w liceum, którzy się postawili temu kuratorowi wojewódzkiemu. I to też dla mnie był jakiś taki efekt, że wśród ludzi, inteligencji, ludzi, którzy żyją w ogromnej opresji, są ludzie, którzy się przeciwstawić w stanie swoim charakterem, swoją wiedzą i postawą no, przeciwko osobom, które reprezentuje ten system represji. Opresji i represji, prawda? Bo to wtedy, lata 70. też był system represji i opresji. I potem, proszę Państwa, okres studiów to także działalność w NZS-ie. Niezależne Zrzeszenie Studentów. Byłem jednym z założycieli tego na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Zarządzania i członkiem komisji tego ścisłego komitetu strajkowego w 80. roku. I tu też rola była dosyć spora na początku. Zobaczcie Państwo, 77-78 rok profesora Kierzuna. To ja się z nim konsultowałem, jeśli chodzi w jaki sposób rozbudować struktury podziemne i tajne studentów. I duże wskazówki profesor mi przekazał, w jaki sposób robić grupy, żeby były tak zorganizowane, że jak najmniej można było przeniknąć to środowisko. Jak najmniej. Czyli po 3-4 osoby, nie więcej, z których tych osób jedna tylko ma kontakt z pozostałą grupą, z innymi grupami. To co ciekawe było, bo on to opracował metodologicznie i przedstawił mi ten schemat, wyobraźcie sobie. Pamiętam, bo mi to rysował na kartce, w jaki sposób struktura studencka powinna działać tak, żeby być niezależną, a równocześnie realizować to, co zostało przyjęte na przykład na jakimś spotkaniu ludzi związanych na przykład ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki. Ja byłem też odpowiedzialny częściowo za Białystok, jako student Uniwersytetu Warszawskiego i za Lublin. To pamiętam te kontakty moje ze środowiskami studentów niezależnych z Lublina i z Białegostoku. Wydział Białegostoku głównie historia, z Lublina to była i medycyna, i częściowo również Wydział Prawa. Także duży wpływ miało środowisko akademickie i działalność również też w NZS-ie. I potem pierwsze spotkanie chyba w 80 roku, jak po wyjeździe do Dortmundu z żołnierzami Maczka. I wtedy zostałem trochę wprzęgnięty struktury tej działalności, która była za granicą. 80. rok. No i zostałem kurierem między ludźmi Maczka, którzy stacjonowali wtedy w Dortmundzie, ale mieli kontakty w całej Europie, a podziemiem solidarnościowym. I miałem specjalne zadanie. Oczywiście muszę Państwu powiedzieć, że rok 80, a musiałem złożyć przysięgę przed księdzem i świadkiem. Oficerem Maczka. Prawda? Oczywiście to zaskoczenie, wprawdzie wychowywałem się w środowisku żołnierzy i oni mówili o tych przysięgach, no ale 80 rok, gdzie trzeba przed krzyżem klęknąć, no to mnie trochę tak bym powiedział, może nie tyle zbulwersowało, ale stwierdziłem, że jest to poważna sprawa. Oczywiście niewiele mógłbym powiedzieć na temat tej organizacji, bo ta organizacja ze mną kontaktowała się tylko dwie osoby.
Ja w 1981 roku przywiozłem specjalne materiały, ale też i gotówkę żywą do środowisk solidarnościowych. Też ciekawe, bo się odbierało na hasło. Ktoś przychodził do akademika albo na mieście, podawał hasło i przekazywało się paczkę. Prawda? No i potem kilka razy były przerzuty informacji, części różnego do kopiarek, ale też środków finansowych z Budapesztu. Miałem taki kontakt w Budapeszcie, z którym się spotykałem dwa razy w roku. Też o określonym czasie trzeba było przejechać i odebrać to i z powrotem przyjeść to do Warszawy. Ale ponieważ miałem jakąś taką smykałkę, że tak powiem, do konspiracji widocznie, to mi się to za każdym razem udało. Ale nie wszystkim się udało, muszę Państwu powiedzieć, że były też i wpady. Wpadłem się dowiedziałem dopiero już będąc w Stanach od jednego z tych, który tam jakby to organizował, że też i były wpadki, i były pomyłki. Powiedział, że wcześniej się ktoś przestraszył i trochę tam gdzieś sypnął, to. Wtedy też się, proszę Państwa, spotkałem, że Państwu powiedzieć, w roku 1981 z problemem polskich żołnierzy na Ukrainie, w Lwowie. Poznałem to środowisko. No niesamowita historia. To byli ludzie w wyższych stopniach oficerskich, których rząd sowiecki zakazał wyjazdu. Nie mogli wyjechać. Ale mi się w roku 1983 jednego z tych wysokich oficerów jeszcze z 1920 roku udało przerzucić do Polski na paszport mojego wujka. Wszystkie dokumenty podrobiliśmy. Idealnie. Musiałem wjechać do Budapesztu, o tej czasie wyjechać z Polski. Podbicie na każdej granicy było już przygotowane. Włącznie ze zdjęciem tego, którego miałem przerzucić. A paszport był dwójka. Wszystkie pieczątki musiały być tak, żeby się zgadzały. No i potem oczywiście z Lwowa trzeba było przerzucić. Ale jak już we Lwowie byłem, to było dosyć gładko. Zdjęcie było idealnie podrobione. A wklejone w paszporcie było tak zalakowane, że niemożliwością, żeby się cel... Nawet się zastanawiałem, czy nie jest za dobrze zrobione. To był powód. No i udało mi się tego żołnierza przerzucić do Przemyśla. W Przemyślu była już córka, odebrała, ona była we Wrocławiu. Ale wyobraźcie, jaka to jest historia ciekawa, że on po paru latach wrócił z powrotem do Lwowa. Tak. I zmarł. Tak. Prawda, no. Był związany tak z tym środowiskiem, a Państwa biedę straszną klepał, bo ja go widziałem. To było 40 czy 50 rubli miesięcznie. No, myśmy zostawiali oczywiście tam pieniądze, koledzy, czasem jakiś, to się nazywało towar, czy coś do sprzedania i w ten sposób jakbyśmy pomagali. Ale to, co ci ludzie przeżyli, muszę Państwu powiedzieć, za opresji ze strony władz komunistycznych i takiej potwornej udręki i nędzy, to mi w pamięci pozostało do tych czasów. To mi się tak wydaje, że nawet jakbyśmy za tej komuny w latach 80. i stanie wojennym, to nie przeszliśmy tego, co oni przeszli w tej Rosji sowieckiej. Nie mówiąc o tych, którzy gdzieś tam zostali daleko na Syberii czy na Kazachstanie. Tam. I długo, długo byli, do których się Polska, proszę Państwa, o nich nie dopominała. To też jest takie... To mi to pozostało z lat właśnie tych 80. z pobytu we Lwowie. O tym łatwiej decyzja była, prawda? Choć były podejmowane przeze mnie próby przekroczenia granicy, ale niestety cofali mnie za każdym razem. No i w 86 roku wyjechałem już do Stanów. Tutaj pierwszy kontakt ze szkołą. Rok 87 już dostałem się na Uniwersytet Hopkinsa. Skończyłem z tytułem magister nauk administracyjnych z koncentracją głównie na polityce monetarnej i na rynkach kapitałowych. Potem praca, własna firma, sporo też działalności poświęciłem w klubach i organizacjach polonijnych w okolicy Baltimore, Marylandu, Waszyngton i Pensylwania. Poznałem też środowisko ludzi, którzy wyjechali po II wojnie światowej z Anglii, ale też poznałem ludzi, którzy przekroczyli granicę w 1945 czy 1946 roku jako żołnierze wyklęci. I jednego z nich właśnie poznałem z okolic Brańska. On wprawdzie należał do tej 5. Brygady Wileńskiej Łupaszki. Tu chodziło o Zygmunta. Nie wiem, czy Państwo znacie pseudonim Zygmunt. To był jeden z tych, jak to profesor Żaryn określał, no, to był, mówi, ostry pistolet.
To był ten, który był pierwszą brygadą, pierwszy dowódca pierwszej brygady u Paszki, bardzo blisko z nim związany, właściwie zastępcą. Dopiero potem nim był Jasienica. Państwo, jeżeli znacie tą historię u Paszki, bo 5. i 6. brygady, to najpierw był właśnie Zygmunt. On był głównym dowódcą tej pierwszego szwadronu. Najbardziej zaprawiony w bojach, w większości z Wileniaków. I ten Zygmunta spotkałem w Baltimore, nawet nie wiedząc, że on jest. Dopiero po paru latach dowiedziałem się od miejscowych, że on jest zakonspirowany, nawet działający nie pod swoim nazwiskiem. To jest trudna rzecz też, historia, dlatego że jego ten szwadron, pierwszy szwadron, wykonał szereg wyroków na kolaborantach komunistycznych. Do takich, no, nie dlatego, że ktoś tam gdzieś coś do nas napisał, tylko ludzie, którzy w wyniku współpracy z NKWD głównie, albo z UP, spowodowali wsypy w siatce, których nie były tylko aresztowania i długoletnie więzienia, ale tortury włącznie z wyrokami. Jeżeli ktoś był w takich, że tak powiem, umoczony, jak to się mówi mało akademicko, sprawach, to wtedy zapadały wyroki. Zygmunt i jego szwadron te wyroki wykonywali. No niestety to jest taka czasem, powiedział, sprawa dyskusyjna, czy wiele tych wyroków, które wykonywano, były wyrokami słusznymi, czy nie, ale w większości one zapadały przez sądy. To też był taki jeden element, w których ja wzrastałem. Podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych. Nie pamiętam nieraz właśnie z wujkami na ten temat, żeśmy rozmawiali dosyć długo, to wujek tak, no, mówi o tych sprawach takich. To są moje męskie decyzje, które wymagają nieraz, ja bym powiedział, dużego samozaparcia, ale i samooceny sytuacji, że trzeba coś wykonać takiego, do człowiek być może młody nie jest przygotowany. No i proszę Państwa, Stany, sporo tej działalności polonijnej, ciekawe doświadczenie, byłem blisko tych wszystkich organizacji polonijnych, włącznie wtedy, kiedy była sytuacja wejścia Polski do NATO, bardzo ciekawe, to jest taki, powiedzmy, trochę większy horyzont. Duże zaangażowanie środowisk i polonijnych, i politycznych. Też trochę przy tym byłem. I w 1998 roku powrót do Polski z rodziną. Tutaj praca najpierw w firmie, potem już w środowisku akademickim. Miałem dosyć ciekawe, tak bym powiedział, doświadczenie na Uniwersytecie Warszawskim, a potem związałem się z taką szkołą prywatną. Też dosyć ciekawe, dlatego że założycielem tej szkoły był Łazarski. Łazarski był członkiem, o ile pamiętam, tego oddziału Baszty chyba, o ile pamiętam, tak. I też duże, ciekawe, interesujące doświadczenia, dlatego że wprawdzie ja go znam tylko 2 lata, ale środowisko, wyobraźcie sobie Państwo, akademickie, które on zebrał wokół siebie, to byli ludzie z tytułami doktorów, docentów czy profesorów, pochodzący właśnie ze środowiska powstańców warszawskich. I to bardzo dużo było, lub osób represjonowanych przez komunę. No byli tacy, którzy na przykład, no, fantastyczni naukowcy z dużą i ciekawą, ja bym powiedział, bibliografią, zapleczem naukowym, badawczym, ciekawe, interesujące publikacje nawet na Zachodzie, ale nie mogli prowadzić zajęć na uczelniach państwowych. Nie mogli prowadzić. Mieli ograniczone badania. Prawda? Mogli być jakimś tam członkiem zespołu, a były w wielu wypadkach to osoby, które intelektualnie sprostały wielu osobom, mogły być liderami wielu projektów i te osoby na przykład odcinano od tego, aby takie badania były prowadzone. Też bardzo duże doświadczenie, takie ciekawe, interesujące z tym środowiskiem właśnie na uczelni Łazarskiego. Duże. Na przykład rektorem był słynny Falandysz. Państwo, część, którzy są prawnikami, wiedzą, co jest ta słynna szkoła Falandysza, której się dosyć dużo mówi. Ale profesor Falandysz, mówiąc szczerze, parę razy żeśmy rozmawiali, był dociekliwy intelektualnie. Jako prawnik w wielu wypadkach prowadził dosyć ciekawy, interesujący nie tylko wykład, ale i dyskusję. Logika myślenia prawnika, no, jest dosyć ciekawą, interesującą. Choć czasami, jak ktoś nie jest w materii prawniczej, to wydaje się trochę taka bełkotliwa, ale tak naprawdę to jest dosyć ciekawy język. Nawet jeśli ktoś z Państwa studiował prawo, albo tu się o to prawo anglosaskie, prawo case'owe, bardzo interesujące, i dociekliwość wielu z tych prawników
czy badawczy, to jest dosyć duże doświadczenie, ja bym powiedział, akademickie, intelektualne. No i proszę Państwa, te doświadczenia akademickie, potem doktorat na Wydziale Zarządzania. Specjalizowałem się akurat w dziedzinie polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych i oddziaływania stóp procentowych i rezerwy federalnej na rynek kapitałowy i rynek tak zwany benchmarkowy. Akurat miałem zajęcia z prezesem rezerwy federalnej, McTearem, bardzo ciekawy. Byłem też pod jego wrażeniem ogromnej wiedzy, takiej teoretycznej. On zrobił doktorat na Georgii, bardzo ciekawy uniwersytet, no i przy okazji jeszcze prowadził zajęcia z nami. Także pokrótce może powiem tyle o sobie. Już jak może zostanę ambasadorem, to już nie będę mówił, bo to jest dłuższy trochę proces. No w każdym bądź razie takie są moje, że tak powiem, biografia. Trochę przydługa, ale następnym razem postaram się nieco skrócić wymoty. Chciałem powitać żonę pana ambasadora. Żeby się pożyczyć tą ściągaczkę, bo wydrukowałem tylko jeden numer i żebyśmy... Panie ambasadorze, no takie może nie wszystkie pytania są takie przyjemne. Przede wszystkim może wrócę do pana biografii. Wiem, że w Montrealu słyszałem, że pana matka chyba znała Inkę. Tak. Znaczy wujkowie wszyscy, ci co byli w oddziale, dlatego że u Paszka jak działał, to podporządkował wszystkie środowiska prawicowe, narodowe, AK, WIN, cokolwiek nie było, to dostał jakby od dowództwa naczelnego tego politycznego Armii Krajowej na Białostoczyźnie jako dowódca w polu tak zwanym, czyli działek. Wszystkie oddziały, które były, zostały jemu podporządkowane. I to było respektowane. On był w stopniu majora i nawet oddziały NSZ-u, które były jakby miały wolną strukturę, to przy większych akcjach były podporządkowane Łupaszce. Także on to działał. No i akurat wujkowie byli związani z tą częścią po tej 6 brygady i od Husara, ale Inkę dobrze znany, dlatego że Inka nawet przebywała w mojej miejscowości, z której ja pochodzę, bardzo często. Tak. Wspaniała biografia, gratulacje. Natomiast pytanie następne jest związane bardziej z naszą sytuacją tutaj za granicą. No, został pan powołany do bardzo zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, która obejmuje dyplomację, ekonomię, nawiązywanie stosunków między ważnym partnerem, jakim jest Kanada dla Polski i vice versa, ale również jest pan gospodarzem urzędów konsularnych i dyplomatycznych poza granicami kraju. No i jakby to powiedzieć w skrócie, żeby nie zanudzać, no ta dobra zmiana nie może dotrzeć do nas jeszcze. No więc no mam nadzieję, że ja skoro dotarłem, to jest jednak zwiastun tej dobrej zmiany, panie redaktorze, więc myślę, że nie jest tak źle, ale proszę Państwa, te zmiany, o których mówimy, ta dobra zmiana, ona jest wielopłaszczyznowa. Proszę pamiętać, że ona nie dotyczy tylko sfery, ja bym powiedział, priorytetów polityki zagranicznej, ale dotyczy również sfery gospodarczej, sfery handlowej, kulturowej, ale również i tej sfery też istotnej z punktu widzenia funkcjonowania państwa, czyli prawa. Jakie jest prawo, jak ono jest egzekwowane, kto zasiada w tych sądach, jakie są wyroki, a wyroki w wielu wypadkach, proszę Państwa, są skandaliczne. Wyroki zapadają, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze czy polityczne, do tej pory zapadały tak skandaliczne, że nawet pobieżna analiza dokumentów prawniczych wskazuje na to, że taki wyrok nie powinien zapaść, a w przestępstwach gospodarczych sąd uwalniał ponad wszelką wątpliwość udowodniono przez materiał dowodowy zebrany przez prokuratorę, że nastąpiła ogromna szkoda działania na przykład na skarb państwa czy spółki. I sąd w pierwszej instancji, prokurator składa w drugiej instancji, proszę Państwa, nie wydawał żadnego wyroku. Wręcz przeciwnie. Dopatrywał się niezasadnie, że materiał dowodowy zebrany na przykład przez prokuraturę nijak się ma do stanu faktycznego. I sąd udowadniał, zamiast adwokat broniący powiedzmy stronę, czy prokurator, który dochodzi powiedzmy sobie, czy prezentuje ten materiał, no rzeczy zupełnie skandaliczne. Wielu nawet nie dopuszczono do rozpatrywania, a uchylenia były na porządku dziennym. I ta dobra zmiana w tej chwili wchodzi,
ją może tutaj do Państwa aż tak nie widać tutaj w Kanadzie, bo Państwo sobie żyjecie komfortowo, w miarę, prawda? No większość tak mi się przynajmniej wydaje, a tam jest na każdym szczeblu, proszę Państwa, nie chciałbym użyć słowa bitwa, ale walka o to, aby zmienić kierunek funkcjonowania państwa i instytucji. MSZ też, MSWiA, CBA i inne instytucje, które miały zajmować się ściganiem przestępców, nie tylko tych band zorganizowanych, mafijnych, ale równocześnie przestępców gospodarczych powiązanych z politykami. Ja pracowałem parę miesięcy w banku jako członek Rady Nadzorczej, który był przewodniczącym Komitetu do Spraw Ryzyka. Widziałem te wszystkie dokumenty, te wszystkie kredyty. Proszę Państwa, to się włos na głowie jeży, dlaczego to nie było prowadzone przez prokuraturę. Dlaczego nikt nie składał wniosku o wyprowadzenie gigantycznych sum, i to nie są jakieś sumy kilkumilionowe, to nieraz są sumy kilkuset milionowe, które automatycznie powinny być przez bank, odpowiedni nadzór w banku, zgłaszano jako transakcje, które nie mają żadnych podstaw ekonomicznych, nie mają żadnego uzasadnienia, a w bankowości nie ma jeszcze czego, proszę Państwa, zabezpieczenia. Za nic. Nieraz udzielano kilkuset milionowych kredytów, które były po prostu wyraźnie kredytami mającymi na celu od początku do końca tylko do wyprowadzenia pieniędzy. I to było funkcjonowało nagminnie. Te wszystkie gigantyczne fortuny w większości, niektóre są rodzinne oczywiście, ktoś produkuje lody, są firmy nieraz i budowlane, rodzinne, jest trochę tego naprawdę, które mają spory majątek. W większości tych wszystkich, moi studenci zrobili taką analizę 100 najbogatszych biznesmenów świata, który był publikowany wprost. Proszę Państwa, 92% z tych osób dorobiło się majątku na skarbie państwa. A to polega na tym, że nie ponosi się specjalnie żadnego lub niewielkiego ryzyka, natomiast pozyskuje się majątek o ogromnych wartościach. I to są nazwiska. Z pierwszej dziesiątki jest tylko jedna osoba, która posiadała wysoki majątek wynikający z pracy i ogromnych zdolności organizacyjnych i dlatego, że w pewnym momencie podjęła ryzyka. Większość z nich dorobiła się na interesach, na półmafijnych interesach powiązanych z politykami, ze sferą gospodarczą i wręcz z organizacjami przestępczymi. Takim przykładem, powiem Państwu, jest na przykład no, ten słynny bank spółdzielczy w Wołominie, gdzie na 2,5 miliarda wyprowadzono pieniądze. 2,5 miliarda przez byłych oficerów WSI. No rzecz skandaliczna. Prawda? Także dobra zmiana idzie i w gospodarce, i w sektorze bankowym. Dobra zmiana to dzisiaj, proszę Państwa, PKB na poziomie 4%. To, że Polska awansowała do grupy państw rozwiniętych, tych największych. W Europie prawdopodobnie jesteśmy na trzecim czy na czwartym miejscu, jeśli chodzi o przyrost PKB. Ale to, co powiedział premier Morawiecki, PKB jest ważnym, ale nie ważne jest również, czy rośnie dochód społeczeństwa. Prawda? Bo jeżeli PKB rośnie, to wtedy jak jest ten bochen chleba, jak tu dzielony. No bo nie musi być wcale z tego PKB rosnącego dzielony równomiernie. Są tacy, którzy biorą więcej i to jeszcze w dodatku niezależnie, nienależnie tego. Nie partycypują w tej pracy. Nie ponoszą ryzyka wynikając z tego, że posiadają jakieś umiejętności, doświadczenie czy własny kapitał. Tylko dlatego, że mają układy. Pamiętam, jak, proszę Państwa, prywatyzowano czy sprzedawano SPEC, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie. I wtedy mnie poproszono, abym zrobił analizę poprzednich prywatyzacji, mniej więcej, no to Państwu powiem, w tym sektorze. I zrobiłem taką analizę. Otóż chodziło o Stoena, który został przejęty przez jedną z firm niemieckich. Został sprzedany za, no, za jakieś tam pieniądze, niecały miliard. Po analizie porównawczej stosunku wyników wskaźnikami, które porównywałem, okazało się, że wartość tego majątku tylko w stosunku do zysku, jeżeli przyjmiemy pewien wskaźnik, oszacowałem, że jest to wartość firmy na 6,5 miliarda złotych, a ją sprzedano za cały, nie za cały miliard. To kto zarobi? Skarb państwa Rzeczpospolitej czy firma niemiecka? Tu chodzi o firmę Enron.
jest Enon, jest tak, RWE i IN, działające na rynku polskim, bardzo mocna rzecz. Bo gdyby pieniądze wpłynęły do Skarbu Państwa, to co? No to więcej mamy na wypłaty nauczycielom, strażakom, prawie. Wszystkim, którzy są, na służbę zdrowia, a nawet i na 500+. No. Też jedna z tych dobrych zmian. 500+, która wyrwała ludzi z kompletnej nędzy. Nędzy upokarzającej. Od początku do końca. Nędzy, która spowodowała, że prawie 2 miliony Polaków wyjechało za granicę. Do Anglii, do Niemiec, do Belgii, do Holandii, część do Stanów, część również i do Kanady. Oczywiście do Kanady, tutaj akurat w tych latach 80. i 90., gdzie głównie była ta imigracja, to ludzie tacy postsolidarnościowi wyjechali. Część po prostu nie miała szansy i nawet nadziei na to, że się coś w Polsce poprawi. Ale dużo w Polsce w latach 90. i potem wyjechało po prostu tylko dlatego, że w Polsce była nędza. A w tej chwili tak jakby zdecydowanie się poprawiło. Spadek osób żyjących w ubóstwie w Polsce diametralnie się, proszę Państwa, skurczył. I mamy tego efekt, że Polacy nie chcą już wyjeżdżać na roboty do Niemiec, prawda? To jest ta roboty przymusowe. Nędza jest przymusem ekonomicznym. Biorę tobołek i wyjeżdżam, zostawiam rodzinę. A jakie ma szansa na rodzina na rozwój, jeżeli jest nędza, a jednego z członków rodziny, ojca czy matki, nie ma, prawda? Tylko do Belgii wyjechali na roboty. To niewielka szansa, że się na rozwinę będzie rozwijała tak, jak trzeba. Z punktu widzenia nawet ekonomicznego czy społecznego. Ta nędza się skończyła, ale, proszę Państwa, jest inny efekt. Nie tylko, że wyjeżdżają, otóż, proszę Państwa, te osoby zaczynają odbudowywać swój system nie tylko społeczny, ale ekonomiczny. Bo bogactwo, nawet jeśli jest to w formie redystrybucji, uczciwej redystrybucji, że osoby, które pracowały, nie korzystały z owoców uczciwej, ciężkiej pracy. I tu jest ta rola państwa. Są takie opracowania, nawet laureata Nagrody Nobla, to jest profesor z Princeton, Szkot z pochodzenia. On pisze na temat redystrybucji dochodu. Wybitna postać zresztą. Ja przeczytałem parę jego pozycji, że w pewnym momencie państwo musi wchodzić w mechanizm ekonomiczny. Jeżeli tej redystrybucji dochodu nie ma w sposób uczciwy, a część społeczeństwa, część grup, część środek popada w nędzę, to nędza nie rodzi ludzi społecznie użytecznych, w sensie ekonomicznym. Bo te osoby nie mogą odtworzyć zdolności swojej, na przykład w sensie poprawy kwalifikacji. Nędza może rodzić w większości nędzę. I dlatego ludziom szansę. I rząd pani Beaty Szydło mówi, no tak, no musimy coś z tym zrobić. Musimy też powstrzymać zapaść demograficzną. To, co mamy na Zachodzie w tej chwili. Czy państwo sobie wyobrażacie, że państwa zachodnie w ciągu najbliższych 10-15 lat musi zaimportować Zachód 50 milionów pracowników, którzy musi na nich pracować, żeby utrzymać system emerytalny na takim poziomie, jaki jest dzisiaj. Nawet nie indeksowany w stosunku do inflacji. To gdzie te osoby znaleźć? No najbliżej w Polsce. Ale potem już otworzyli gdzie granice? Na Ukrainę. No, jeszcze dalej gdzieś być może. Ściągnąć, zachęcić. Tak jak z Polski. Polacy, którzy pojechali na Zachód, nie stali w kolejkach po socjal w większości. Nie sprawiali problemów, płacąc za szkołę. No właśnie tworzą tam dochód. To pytanie, dlaczego nie w Polsce? I program pani Beaty Szydło, premier, ale też Morawieckiego, ogromna determinacja do tego, żeby tak gospodarkę zmienić, żeby ona zaczęła, proszę Państwa, rozwijać się w tym kierunku, żeby kreowała nowe miejsca pracy. I to miejsca pracy, których osoby z kwalifikacjami i osoby, które kończyły studia, takie miejsca pracy znalazły. Także myślę, że to jest dobra zmiana dotycząca gospodarki. A MSZ, no przekształcenie, przestawienie polityki, proszę Państwa, w kierunku sojuszy, postawienie również na dyplomację ekonomiczną, na dyplomację kulturalną, zwrot pozytywny w kierunku środowisk Polonii, bo to jest ogromny aset. Polonia jest ogromnym aktywem dla nas z punktu widzenia gospodarczego, ale równocześnie politycznego. To doświadczenie, które Państwo macie i nabyliście w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii,
to doświadczenie, które może przynieść polskiej gospodarce duże pożytki. I dla państwa, i dla gospodarki również. Taką przykładową, ogromną diasporą, która wybudowała cud gospodarczy, jest diaspora irlandzka. Ten boom w Irlandii był między innymi wynikiem ogromnych transferów inwestycyjnych, technologicznych, know-how diaspory irlandzkiej ze Stanów Zjednoczonych. Ogromny. Przecież tam w tej Irlandii to nie ma nic. A gdzie firmy amerykańskie zakładały swoje centra biznesowe, usługowe? W Londynie? Nie. Głównie w Irlandii. Mając oczywiście na uwadze to, jak wysoko Irlandczycy są w tej pozycji społecznej w Stanach Zjednoczonych. No ale zapewniam Państwa, że nie są wyżej niż Polacy w Stanach. Polacy są na pierwszym miejscu z nacji europejskich w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o społeczne stratyfikacje. Ja robiłem na ten temat badania, nawet projekt pisałem i prezentowałem. Z europejskich nacji w Stanach Zjednoczonych Polacy są na pierwszym miejscu. Za nami są Włosi. No a potem już różne to. Także potrafimy. Także wiele rzeczy, których i dzieje się w sferze kulturalnej, ale w polityce zagranicznej przestawienie w kierunku większej, ściślejszej współpracy z NATO. Prawda? I my tutaj jesteśmy aktywnym członkiem, nie tylko jeśli chodzi o misje natowskie. Tam między innymi kontyngent nas jest kontyngentem kanadyjskim na Łotwie, proszę Państwa. Tam dowódcą akurat tego kontyngentu na Łotwie jest Kanadyjczyk. Ale na prośbę ich ministra obrony narodowej myśmy tam wysłali też dosyć dobrze zorganizowane i przygotowane naszych żołnierzy z którejś tam kompanii czy plutonu czołgów. Dobrze wyposażonych, taki żołnierz nawet zaprawiony chyba w Afganistanie i w Iraku. To jest też bliższa współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. No, nie będę ukrywał, że wizyta w Stanach, prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, to była wyjątkowe wydarzenie. To się jeszcze nie zdarzyło w historii, nawet za czasów Cartera. No, oczywiście była inna konfiguracja, bym powiedział, geopolityczna na zewnątrz, gdzie profesor Brzeziński tam był ogromnie ważny, chyba najbliższy jego doradcą z tego. Profesora Brzezińskiego poznałem, to dosyć blisko. Natomiast tu wizyta Trumpa, no to był dla nas, z punktu widzenia naszych interesów i naszej pozycji i politycznej, gospodarczej, ale też i wojskowej, ogromnych wydarzeń. To przesunęło całą geopolitykę w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że nagle prezydent przyjeżdża, parę słów powie. Ono też się odbiło, proszę Państwa, w kręgach osób, które analizują wypowiedzi, to co powiedział, w jakim kontekście to powiedział, prawda, w jaki sposób też porównał Polaków do Amerykanów i z czego, od kogo i czego Amerykanie się mogą uczyć od Polaków, prawda? On tam porównał do tej Jerozolimy Wali, prawda? To był taki odnośnik, też specjalny w pewnym kontekście to zostało zrobione, żeby coś pokazać szerszej nieco publiczności. Ale tą politykę, ja bym powiedział, w Europie trochę przesunęło. To, co do tej pory rząd uprawiał poprzedni, żeby gdzieś tam możemy z tyłu stać i wysłuchiwać, prawda, urzędników z Brukseli czy innych, którzy tu przyjeżdżali, poklepywali po plecach albo tych, którzy tam wysłuchali na delegację. Teraz to się to zmieniło. Oczywiście jest to też, proszę Państwa, wejście w czyjeś interesy. Unia Europejska jest grą interesów i to głównie silnych państw zdominowanych ekonomicznie i to zdecydowanie przez Niemcy, ale i coraz bardziej silniejszą pozycję niemiecką w Unii Europejskiej. I nie zawsze te interesy polsko-niemieckie są zbieżne, proszę o tym pamiętać. I polityczne, i gospodarcze również. Choć uważamy Niemców za swoich partnerów gospodarczych, ale wiele razy są te interesy sprzeczne. My nie jesteśmy zainteresowani znowu drenażem polskiej siły pracowniczej na rynek niemiecki, bo Niemcy potrzebują. Niemcy potrzebują w tej chwili kilka milionów ludzi do tego, żeby wypełnić tą lukę, która powstała na rynku pracy. I najchętniej z Polski by to zrobił. Także polityka przełożeń, ale równocześnie proszę pamiętać o jednym, że kadry nowe. To, co minister spraw zagranicznych, minister Waszczykowski, ale prezydent Duda, że musimy zmieniać. My mamy osoby, które są wykształcone po uniwersytetach zagranicznych, ale i swoich, którzy taką funkcję będą traktować nie tylko jako zaszczyt, ale równocześnie jako służba narodowa. Urzędnik jest w pozycji
proszę Państwa, ma służyć obywatelom, czy to są obywatele w kraju, czy to obywatele są za granicą, bo taka jest rola. Ale też w tej dużej polityce musimy wiedzieć, jakie jest polskie miejsce w Europie, jakie polskie jest miejsce i rola w NATO, ale też i za granicą. No to co, że jesteśmy w tej chwili nie stałym członkiem w ONZ-cie, prawda, gdzie odgrywamy tę rolę dosyć znaczącą. Same głosowanie, no to jest, proszę, tylko jeden głos wstrzymany, a reszta głosowała za Polską. To jest ogromny sukces, który pokazywamy, że akurat my się niczym nie liczymy. Walczyć o swoje, to znaczy czasami wejść w interesy polityczne, gospodarcze innych państw, które niezbyt chętnie patrzą na jakąś ważniejszą rolę Polski w Europie Centralnej. Ale jesteśmy na to przygotowani, zdeterminowani. I będziemy to realizować. Myślę, że nie tylko moja rola, ale i pozostałych kolegów, których dobrze znam, mieli placówki dyplomatyczne w innych krajach, wiedzą, co mają, jaką robotę do wykonania. I to realizujemy. Jest jeszcze taka bardziej może przyjemna i prozaiczna płaszczyzna tego wszystkiego, oprócz tych wielkich interesów, wielkiej polityki, ekonomii, no to jest ta cała Polonia, o której pan ambasador wspomniał, która no, ten potencjał jest niewykorzystany, może słusznie, może niesłusznie, może przepraszam, celowo czy niecelowo. A do czego mówię? Mówi się, że Polonia jest podzielona, że Polacy są kłótliwi, to nie jest prawda. Polonia jest okaleczona spadkiem inżynierii społecznej Kiszczaka. No, nazwijmy to sobie, powiedzmy to sobie wprost, że po wojnie, zwłaszcza również w latach 80. oprócz emigracji solidarnościowej była emigracja agenturalna, która kształtowała tę Polonię w różny sposób, łącznie no niestety ze służbami dyplomatycznymi, które zamiast służyć całej Polonii, to nie służyły tej Polonii. No, jesteśmy tu świadkami tego, mamy na sali ludzi, którzy są, można ich nazwać bohaterami Solidarności, którzy byli przez poprzednie służby konsularne, no, nazwijmy to ogólnie niemile widziani. W ogóle te takie prawicowo-chrześcijańskie ruchy czy Kluby Gazety Polskiej były w ogóle ignorowane, pomijane przez... Jak zmienić to, jak odzyskać w dyplomacji tą Polonię, która no, niesłusznie została odrzucona przez te służby? Proszę Państwa, rok 89 był istotnym i ważnym, ale tak naprawdę ten okrągły stół miał charakter, bym powiedział, pewnej grupy, która nie miała do końca, bym powiedział, takiej natury spontanicznej. To było wszystko przygotowane i zorganizowane dosyć precyzyjnie. Te zaplecze Kiszczaka, analityczne, ludzi, którzy wiedzieli, jak sterować, jak kontrolować, jak przygotowywać, to nie było na to, że ludzie z Solidarności o poglądach zbliżonych do prymasa zostali wręcz wyśmiani i wyrzuceni z sali, pomimo że ktoś ich tam zaprasza, że była ta struktura, która tam powiedzmy chciała doprosić trochę ludzi z zaplecza akademickiego, profesorskiego i takich ekspertów księdza prymasa. No to nie zostali dopuszczeni. Okrągły stół nie odzwierciedlał aspiracji, dążeń narodu polskiego do bycia suwerenem. Absolutnie. To co zrobione, to było perfidnie zrobione, z góry zakładające. Ta optyka i logika systemu komunistycznego była ogromnie długoterminowa. Oni przewidywali, Gorbaczow nawet, i centrum jego decyzyjne na wiele lat przed pierestrojką, że system sowiecki nie utrzyma się, że izolacja wynikająca z polityki między takich ludzi jak Brzezińskiego, Reagana doprowadzi do upadku gospodarczego kompletnie Związku Sowieckiego, który będzie się pogłębiał w chaos. Więc trzeba coś było zrobić, żeby po prostu utrzymać władzę i utrzymać ludzi, całe struktury. I to była ta pierestrojka, czy u nas część ruchów, ja bym powiedział, takich, które miały za zadanie wykreować jakiś efekt tłumu, gdzie ludzie zdezorientowani pójdą w te struktury, które były z góry już przygotowane. I Kiszczak i jego zaplecze, proszę Państwa, to nie była banda durniów. To byli ludzie, którzy mieli przygotowanie moskiewskie.
na najwyższy szczebel. Tak, wiedzieli jak zadbać, wiedzieli, że jest ogromny majątek do przejęcia. A oprócz tego majątku są do przejęcia też i teczki ludźmi, którzy trzeba sterować. I to robili. Nie jeden człowiek uczciwy, nie ja, bo ja znam taki, dał się to po prostu wplątać. Wielu, z różnych powodów. Czasem niematerialnych, czasem po prostu z powodów takich, że załóżmy jak w przypadku jednego mojego znajomego, którego wiem, syn wpadł jakieś tarapaty. To żeby go uwolnić, no to mu zaproponowano współpracę. Gdzie? No, w strukturach Solidarności. I wywiązał się z tego całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Choć do końca oczywiście pozostał taki, no, że nie było to, co on to robił. Także ten 89 i potem, co następowało, jeśli chodzi o reformy gospodarcze, przygotowane z zewnątrz nieraz, ale struktura i aparat były nasze, miejscowe. Całe te reformy, te pierestrojki gospodarcze w Polsce były na przykład, proszę Państwa, powiem, że cała ta tak zwana reforma Balcerowicza była jedynie przykrywką do tego. Natomiast za tą reformę odpowiadały pewne struktury związane z funduszem walutowym. Z góry, zanim reforma została ogłoszona w 1988 roku, 1989, ja miałem taką prezentację u siebie na uniwersytecie. Profesor zlecił mi, żebym przygotował, w jakim etapie jest, ewentualnie gdyby w Polsce doszło do przemian, jakie będą te etapy tych zmian gospodarczych. Co, na co trzeba postawić? Przedsiębiorczość, wolny rynek. I skontaktowałem się z absolwentem mojej uczelni, który w stopniu doktora i wicedyrektora departamentu. I on mi ujawnił dane, które są opracowane dotyczące Polski. To był rok 87. Proszę Państwa, już scenariusz był napisany. Sachs wcale nie wykonywał i nie był pomysłodawcą. Jeffrey Sachs z Uniwersytetu Harvardu nie był ten, który przekazał ten plan. Autorem tego planu był zupełnie inna osoba. Zespół osób nawet, związanych z IMF-em, bo IMF miał instrumenty i oddelegowano władzę z Departamentu Stanu do przeprowadzenia tej reformy. Prawda? No ale ktoś musiał to przez, najlepiej znaleźć jakiegoś młodego naukowca z Harvardu. I Jeffrey Sachs był tym messengerem, ale on nie był tym liderem, który kierował tym projektem, tymi ludźmi. To, co potem mieliśmy, tak zwana reforma Balcerowicza. A polegało między innymi na tym, że podwyższono stopy procentowe do tego stopnia, że nikt właściwie nie mógł spłacać zaciągniętych kredytów. I to z dnia na dzień. Firmy upadały. Przeszacowano wtedy część kredytów bankowych. Dziwnie, proszę Państwa, że Państwo sobie wyobrażacie, że nagle zamrożona jest wymiana złotówki na jakimś ustalonym kursie. Powiedzmy sobie, że jest to 1 do 5, ale tak przykładowo. A poziom oprocentowania na depozytach 75%. No to jeżeli ktokolwiek wie, że przez najbliższe dwa prace wymiana złotówki do dolara jest 5 zł za dolara, to wystarczyło zaciągnąć kredyt w banku amerykańskim na $1 000 000, żeby po roku czasu uzyskać 750 tysięcy zysku. I tak robiono. I to nie robili tylko spekulanci z Nowego Jorku, ale u nas też tacy, którzy wiedzieli dokładnie i mieli dostęp do linii kredytowych i w Polsce, i za granicą, do tego, żeby tego rodzaju zobowiązanie zaciągać. A naprawdę, żeby dostać linię kredytową, nie trzeba mieć wielkich sum. Tak? To jest ta transakcja finansowa. To muszę Państwu powiedzieć, że w 1989 roku ta reforma i potem była z góry kontrolowana przez to środowisko. Tam nie było co przypadkowo. A ktokolwiek wymykał się spod kontroli, no to kończył tak jak ksiądz Popiełuszko i paru innych, którzy głosili nie to, co było do zaakceptowania. To były te osoby, które mogły wzbudzić ferment. A o niefermencie nie chodziło. O spokojnej realizacji tego programu, który wcześniej został wytyczony. I to zostało przeprowadzone precyzyjnie. I to się ciągnęło wiele, wiele lat po 1989 roku. Dzisiaj to też jest, Państwa, te stare mechanizmy kiszczakowskie nie zostały wyeliminowane. No nie będę Państwu mówił, że przyszła PiS i wszystko wyeliminował. Te relacje towarzyskie, biznesowe, kontaktowe, one do tej pory zostały. One być może nie są widoczne w tej chwili. Ale one są tam.
I nadal żerują. Może nie tak, jak to było przedtem. Ale proszę Państwa, jeżeli kontrakt został zawarty na jakąś i został obwarowany pewnymi, to czy Państwo myślicie, że bank na przykład może stwierdzić, że wcześniej czy później dojdzie na przykład do niespłaty tego kredytu? Nie, skoro jest to obsługiwane, to nie ma takiego zobowiązania. A jeżeli Państwo zaciągnęło jakieś zobowiązania w stosunku do podmiotów zagranicznych na jakąś pożyczkę, która jest nieuzasadniona z punktu widzenia kosztowego, nie mówiąc o tym, jak ona została wykorzystana, to takiej umowy nie można zerwać, bo ona jest tak obwarowana karami, że się po prostu tego zerwać nie da. Dam Państwu przykład. Tyle lat funkcjonowała umowa tak zwanego gotowości Banku Światowego i IMF-u, jeśli chodzi o zabezpieczenie dostępu do zasobów dolarowych. To chodziło najpierw o 40 parę miliardów dolarów, potem o 30, o 25. Państwa, wiecie, że tego koszt był w granicach około 6% z gwarancjami Skarbu Państwa. 6%. A ile to były obligacje amerykańskie w tym czasie? Poniżej 2. Czyli płaciliśmy trzykrotnie więcej za coś, co było z gwarancjami Skarbu Państwa. W międzyczasie rząd poprzedni wymyślił, że użyczymy wsparcia do IMF-u w ramach tak zwanej pieniędzy, które miały zabezpieczyć ewentualne bankructwo systemu finansowo-bankowego na Europie. I myśmy z NBP zarezerwowali, proszę Państwa, na tą tak zwaną pulę pod IMF-em około 20 miliardów. Wiecie Państwo, ile płacił nam IMF, Fundusz Walutowy, za właściwie gotowość udzielenia tej sumy? 0,5%. Czy Państwo widzicie, ile kosztuje otwarcie linii kredytowej na 6%, a gotowość? I do tej pory te w NBP pieniądze są na rezerwie. Co Państwo wyobrażacie? Tak potrafią nas wykorzystywać. Tylko to zostało podpisane. Rząd w tej chwili negocjuje, żeby z tego układu wyjść. Ale to nie jest tak warto. Przy każdym porozumieniu dwie strony muszą co? Uzgodnić załącznikiem czy nową umową, że z tego rezygnują. I po jednej, i po drugiej stronie. My chcemy zrezygnować, ale oni nie. To tak jak z kontraktem na dostawy gazu z Rosji. Polska płaci 480 dolarów za 1000 metrów sześciennych, a Niemcy poniżej 300. Ukraina trochę więcej, bo 520. Zobaczcie Państwo. I tego się nie da zerwać. Ale podpisano, obwarowano kontraktami, obwarowano karami. Czekamy jeszcze parę lat, zanim ten niekorzystny układ zostanie zerwany. To są miliardy dolarów każdego roku, który Skarb Państwa musi płacić. A tego się nie da zerwać, bo to rząd podpisał długoletnie kontrakty na dostawy ropy i gazu ziemnego. A wiecie Państwo, ile dzisiaj gaz kosztuje 1000 metrów sześciennych? Na wolnym rynku, na spotowym, poniżej 100. Państwo widzicie tą różnicę? Tak. Jest niesamowite. To trzeba rozumieć. I to nie tylko jest bałagan jakiś prawny, organizacyjny, niewład, niekompetencji. To było świadome i celowe działanie na szkodę państwa polskiego i obywateli. Słucham? Pawlak i spółka. No między innymi, ale nie tylko. Tak. I tego się nie da dzisiaj zerwać. To nie jest takie proste. W wielu tak, ten układ z funduszem walutowym czy z tym gazem. My w tej chwili na przykład Państwu powiem, że chcemy Kanadę, że tak powiem, zainteresować możliwością dywersyfikacji dostawy ropy i gazu. Kanada ma zasoby. To jest inny problem do ogadania. No w każdym razie Lotos kupił prawie 1 000 000 baryłek od Kanadyjczyków. Poniżej 100 dolarów za, dokładnie pamiętam, proszę Państwa, około 48 dolarów za baryłkę. Kanada ma ogromne zasoby i rezerwy i ropy i gazu. To jest między przedmiotem między innymi nafty. To jest inny problem, który... Ale my też patrzymy na ten rynek i teraz gdyby nam się skończyła ta... Ja bym powiedział, złodziejsko-mafijna transakcja, bo tego nie można inaczej nazwać. Ktoś na tym zarobił. Prawda? Ktoś na tym zarobił.
Ale wyobraźcie Państwo, że do tej pory nie ma odpowiedzialności politycznej. My chcemy to zerwać. Ale Rosjanie mówią, z jakiej racji? No, umowa to umowa. Nie tylko, że jest to partner niewiarygodny, bo oni szantażowali tą ropą i tym gazem, ale równocześnie, proszę Państwa, tyle płacimy. A w jakiej stawia to naszą gospodarkę konkurencyjności w stosunku na przykład do przemysłu niemieckiego? My zużywamy ogromne ilości gazu dla naszego przemysłu chemicznego. Polska firma Azoty Tarnów to drugi gracz na rynku europejskim. To jest potężna firma produkująca nazowe, ale środki chemiczne i te inne rzeczy. Generuje ogromne zysku. Proszę Państwa, zobaczcie, jaka byłaby marża zysku, gdyby oni mieli dostęp do gazu o wiele tańszego niż na przykład to, co mają Niemcy. Albo bezpośrednio gdzieś ciągnąć z Kazachstanu rurociągiem przez Ukrainę. To jest mniej więcej po 80 dolarów za 1000 metrów sześciennych dzisiaj. Amerykanie nam sprzedali po 100. Ale nie 480. A my płacimy kilkanaście miliardów dolarów rocznie za dostawy gazu. A gaz to tylko nie ogrzewanie domów, a to jest właśnie przemysł chemiczny. I za to co? Ceny gazu, takie jak płacimy Rosjanom, przechodzą równocześnie na ceny nawozu. No. Czyli jest to jakiś mechanizm. Czy Państwo myślicie to, że nie doszło do jakiegoś porozumienia między Rosją a Niemcami w kwestii tego gazu, jak Polakom trzeba sprzedawać? No jestem przekonany. Bo gdybyśmy mieli mieć gaz taki w cenie, jaką mają Niemcy, to wiele firm by zamknęło interesy w Niemczech, przyniosłoby się gdzie? Do Polski, gdzie cena gazu powinna być mniejsza, bo my jesteśmy bliżej rosyjskich dostaw niż Niemcy, to jest po pierwsze. A po wtóre, robocizna jest tańsza. A zatem trzeba tak utrzymać ceny długoterminowe, żeby niemieckim firmom nie opłaciło się przenosić na teren Polski tam inwestować. Ten układ Berlin-Moskwa działa w interesie i niemieckim, i rosyjskim. Proszę o tym pamiętać. Rząd to chce zmienić, ale tak łatwo się tego nie da. Bo jest to obwarowane karami. Jakbym zaczął Państwu mówić parę jeszcze innych rzeczy, ile to miliardów wycieka każdego roku, jest rzecz zupełnie niesłychana. Prawda? Przez różnego rodzaju karuzele VAT-owskie, przez paliwa. Nikt nie płaci w system, który 30% dostaw paliwa wyprodukowany przez PKN Orlen niedawno szło w rynek polski do różnego rodzaju stacji w systemie złodziejsko-mafijnym, które nie były ewidencjonowane. Sobie Państwo wyobrażacie? Nawet w niektórych Orlen do 30%. No to jest rzecz zupełnie nie... Tak to funkcjonowało. I rząd mówi dosyć tego. Zobaczcie Państwo, nagle jak się poprawił bilans nas, jeśli chodzi o budżetowanie. Bo tu zamknęli, tu nie ma VAT-owskiej karuzeli, tam mafia paliwowa, tam gdzieś jeszcze, tam zrezygnowano z jakiegoś kontraktu, jeżeli można było. A z niektórych, tak jak Państwo mówią, nie można zrezygnować. Po prostu nie da się. Dlatego dobra zmiana jest, ale to nie zakończy się prawdopodobnie jeszcze i w tym roku, i w następnym. To musi trwać, żeby ten układ na pół mafijno-złodziejski po prostu wyplenić, a przynajmniej go na tyle osłabić, żeby nie miał tak ogromnych wpływów na polską sferę ani polityczną, ani gospodarczą. Korupcja jest wszędzie, nawet w państwach, które mają ogromny, jak powiedział, taki mechanizm demokratycznej kontroli. Wszędzie. Ale taka demoralizacja elit politycznych, tak zwanych, jaka była w Polsce po 1989 roku, związana ze sferą gospodarczą i przenikanie się jednych i drugich, to było po prostu nie do zaakceptowania. I dopiero w tej chwili państwo, rząd odzyskuje jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się do tej pory działo. Ale to trwa. To jest długi proces. To nie jest. My wiemy nawet, gdzie są te ucieczki kapitału, w jakiś to sposób, prawda? Ale zobaczcie Państwo, jaka jest presja z Zachodu na to, żeby ten stan, który jest stanem nierównowagi z punktu widzenia na przykład dużych państw, graczy europejskich czy Rosji. No bo dlaczego nie sprzedawać Polsce cały czas gaz po 480? No kto tam tym zyskuje? Rosja. No. Rosja na tym zyskuje, rosyjski przemysł, który finansuje głównie co? No swoją ekspansję militarną.
Dlatego Rosja potrzebuje takich krajów jak Polska, jak Litwa, jak Łotwa czy Ukraina, żeby gaz sprzedawać po 480. A wiecie Państwo, gdzie oni ten gaz głównie kupują? W Kazachstanie. Ile Kazachom płacą za gaz? 80. Miałem doktoranta, byłego wiceministra z Kazachstanu, to mi to o tym powiedział. To nie jest publikowane. $80 za 1000 metrów gazu płacili. Cały czas, a nam po 480. Zobaczcie Państwo, jaka dysproporcja. Prawda? Jaka dysproporcja. Ogromna. Rosja straci swoją jakąkolwiek zdolność ekonomiczną i ekspansji militarnej i politycznej, jeżeli ceny gazu będą po cenie rynkowej. Nie będzie miała tej dynamiki. Tak. I to jest w interesie Rosji. Silna Rosja, on powiedział, militarnie zagraża naszym interesom, bo Rosja pokazała tą swoją twarz gdzie? Na Ukrainie. Pokazała to na Ukrainie. Pokazała to w Gruzji. Jest ekspansywna. Bo ma dostęp do pieniędzy. I pokazuje to w odwrotnej Europie. Pokazała to w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Hiszpanii teraz. Tak. Państwo, to jest ta polityka. Oczywiście my chcemy mieć relacje z Rosją dobre. Rosjanie to naprawdę sensowni ludzie, życzliwi ludzie. Ale system to jest system sowiecki. Ta mentalność ludzi NKWD, KGB ciągle tam funkcjonuje. Tam ciągle rządzą pułkownicy i generałowie KGB, wywodzący się ze struktur NKWD. My chcemy, żeby Rosja była demokratyczna. Chcemy z Rosją handlować. No ale na jakichś proporcjach, na jakichś zasadach. A nie na zasadach traktowania nas jako państwa półkolonialnego. Przez dużych graczy w Europie, czy przez Rosję. Jak ten kontrakt, proszę Państwa, na dostawy Karakali. 60 miliardów miało wypłynąć z Polski. No przecież my mamy swój przemysł ten helikopterowy. Świdni, jednym z największych producentów, proszę Państwa, helikopterów. I to bojowy. Mamy inżynierów, mamy techników. Dzisiaj też produkujemy w małych ilościach. To co, nie lepiej dać zarobić naszym inżynierom? 60 miliardów. To nie 6 milionów, proszę Państwa. To 60 miliardów. Dlatego koncepcja ministra Macierewicza. Postawmy na własny przemysł zbrojeniowy. Odbudować przemysł zbrojeniowy. To jest ważne. Ale armię nie tylko uzbroić, ale żeby broń główna była dostarczana gdzie? W polskich zakładach produkowana. No być może nie będzie nas ciągle stać na F-16, prawda? Chociaż F-16 taka prawda nie jest technologią skomplikowaną, z tego co nie. Ale mamy parę innych ciekawych rozwiązań, których możemy dozbroić naszą armię, wyposażyć ją, wyćwiczyć. Nasza armia, jeśli chodzi o tak zwany ready to combat, no jest w czołówce natowskiej, ja powiem. No być może nie mamy ten poziom, który mają Amerykanie, ale gdybym miał porównać inne państwa, czy z Kanadą, to naprawdę nie mamy się za co wstydzić. To nie mówię tylko o zdolności operacyjnej, gotowości bojowej, ale kadry wyższej wojskowej, wykształconej w uniwersytetach amerykańskich, w tym West Point. Generał Gongor, który zginął w katastrofie smoleńskiej, był absolwentem West Point. I to jeden z lepszych. To była wysoka elita natowska, czterogwiazdkowy generał. To był partner do rozmowy w Waszyngtonie. Czy część generałów, która sprawdziła się, dowodziła nawet w Iraku, w Afganistanie. Najwyższe uznanie. To nie tylko wyznanie Amerykanów, ale rozmawiałem z tymi ludźmi w Kanadzie, jak to postrzega. Czyli mamy siły, musimy tylko postawić na własny przemysł zbrojeniowy, żeby dozbroić. My się nie wybieramy na żadną wojnę, żeby Państwo o tym słyszeli. My jesteśmy członkami NATO i nas obowiązuje i politycznie, i wojskowo to, co postanowi NATO. Bez żadnych tam wojenek gdzieś na lewo czy na prawo. A NATO nie jest organizacją ofensywną, jest defensywną organizacją. Ale musimy być gotowi, musimy być uzbrojeni, prawda, dobrych żołnierzy. Stąd między innymi pana Macierewicza tam koncepcja, żeby zwiększyć tą samą obronę terytorialną, prawda, obronę terytorialną.
jest 30-40 tysięcy osób przygotowanych, tak jak w Stanach jest ta rezerwa. Jest gdzieś tam zaplecze, prawda? To też stwarza większą mobilność dla oddziałów, czy combat thread oddziałów, prawda? Większa elastyczność. Jeżeli mogę powiedzieć, bardzo proszę. Powiedzieć słowo, to na koniec, zanim może przejdziemy do pytań, to właśnie częścią tego status quo po okrągło stołowego, że ta mafia postbolszewicka w ogóle mogła to robić i coraz wszyscy skutki tego przeżywają, zarówno w Polsce ludzie Polacy, jak i my tutaj zagranicowo. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że ta inżynieria Kiszczaka dotknęła nie tylko struktury polskie, ale struktury polonijne i organizacje i różne inne rzeczy. To wszystko było możliwe dzięki manipulowaniu i dezinformowaniu opinii publicznej. I dzięki temu pan ambasador wspomniał o ministrze Macierewiczu. No właśnie, ponieważ to jest człowiek, który najbardziej chyba odważnie do przodu dla odbudowy kraju, jest obiektem medialnych ataków. Co zrobić, żeby... Panie ambasadorze, jest taka sprawa, że za wielu zacnych ludzi tutaj na emigracji, którzy słuchając przez 20 ileś lat goebbelsowskiej postkomunistycznej propagandy, bo tego inaczej nie można nazwać, bo tak media funkcjonowały w Polsce, no to po prostu nie wierzy w pewne rzeczy i nie chce tych rzeczy przyjąć. I to dalej się dzieje. No dzięki Bogu już troszeczkę mniej, ale są jednak stacje, są media, które dalej, mimo że mieszczą się w Polsce, szkalują tą Polskę. Jak dotrzeć do tych prawdziwych informacji? Państwa, tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że wszędzie media, jeżeli Państwo teraz byście porównali media czy kanadyjskie, no jestem zbyt krótko, trudno mi było, ale czytam tego sporo i mam już jakieś mniej więcej obrażenie, jeśli chodzi o media kanadyjskie, ale w Stanach Zjednoczonych wyraźnie media przesunęły się w sferę, ja bym powiedział, interesów biznesowych i politycznych. Kampania, szczególnie Trumpa, udowodniła, jak media potrafią manipulować nie tylko badaniami, ale równocześnie przekazywaniem informacji. Informacji poprzez media elektroniczne, docierania do wszystkich, ja bym powiedział, grup społecznych, gdziekolwiek. I to jest, no, dobrze zorganizowane. One są powiązane nie tylko z grupami interesu gospodarczymi. Dzisiaj można powiedzieć, no, kto popierał Trumpa na początku, w trakcie kampanii, czy potem już się deklarował oficjalnie, a kto był po przeciwnej stronie. To były też ogromne finansjery związane z Wall Street, z grupami interesu, z przemysłem zbrojeniowym i tak dalej, ale równocześnie to się wplątały te media, które są uzależnione od dużych reklamodawców. Z tym, że to jest też nie do końca, proszę też Państwo pamiętać, że ludzie mają też swoje interesy i polityczne, i swoje ambicje polityczne. W przypadku Trumpa i jego, no, do końca chyba nieprzewidzianej wygranej, bo tak naprawdę to wszyscy nie wierzyli. Ja pamiętam, oglądałem media amerykańskie czy media brytyjskie, niemieckie też, to dla nich po zwycięstwie Trumpa to był po prostu szok. Ja sam trochę uczestniczyłem w debatach i przyznam się, że w debatach w różnych stacjach telewizyjnych w Polsce, od TVN-u, Polsatu, Republiki, ale i TVP. I dla mnie profil Trumpa był tym profilem, który wskazywał na jego wygraną. I od początku mówiłem, że Trump jest w stanie wygrać te wybory, dlatego że bardziej dotrze do niezbyt, ja bym powiedział, wysilającego się intelektualnie odbiorcy i wyborcy amerykańskiego, który doznał w wyniku kryzysu i różnego rodzaju eksperymentów gospodarczych i politycznych Obamy upokorzenia. I ten człowiek uczciwy, pracowity z Pensylwanii, z Ohio, z Teksasu nagle stał przed decyzją. Po Bushu głosował lub nie poszedł na wybory na Obamę. Ale ponieważ Obama dużo obiecał jego zaplecze, to część osób i silnym poparciem jednak mediów liberalnych wygrał te wybory i to jeszcze dwa razy wybrał. Na rzecz, że McCain specjalnie się chyba do końca nie starał, żeby te wybory wygrać. Tak mi się przynajmniej wydało. W pierwszej turze, w drugiej turze był ten znany biznesmen, prawda, który startował. Mitt Romney, o ile pamiętam. No też człowiek ciekawy, interesujący, dobry kandydat i
dobrze zapowiadający się, świetnie wykształcony, z dużą erudycją, powiedział, doświadczenie biznesowe. Ale jakbyście się Państwo zobaczyli, i media w Polsce, i media jak w Stanach Zjednoczonych próbowały przesunąć zainteresowanie, a nawet wynik końcowy na któregoś z kandydatów, no to było po prostu skandaliczne. To nie są już media, on powiedział, wolne, te, które tak mocno się na jednego kandydata przesunęły. U nas też były te ataki, te wszystkie przedwyborcze sondaże, które wskazywały na to, że tylko jeden kandydat może te wybory wygrać. Pomijając oczywiście, że pan Komorowski jest całkiem sympatycznym człowiekiem, ale no, jakaś rzetelność dziennikarska, publicystyczna powinna obowiązywać. Tutaj pokazano, że takich rzeczy nie. Państwo, jeżeli jeden z najbardziej znanych dziennikarzy telewizyjnych, on prowadził o 7:30 wiadomości i zapowiadano, po co iść do wyborów, kiedy wybory są przesądzone. No, Bronisław Komorowski ma poparcie 75%, to po co iść? No to czy jest rolą dziennikarza, znanego przynajmniej, żeby zniechęcać obywateli do skorzystania z jednych z największych, jak powiedział, przywilejów, jaki może być możliwość głosowania i wyboru prezydenta w wyborach bezpośrednich. Tak? Zachęcano, żeby nie iść. A dlaczego, żeby nie iść? A dlatego, że jest mniejsza pula osób, poszłoby do wyborów, to określony kandydat wygra te wybory. W Stanach też tak samo manipulowano. Tylko w Stanach, proszę Państwa, pamiętam rok czasu chyba prawie przed tymi wyborami, powiedziałem w stacji telewizyjnej, to powinno nawet dziś jeszcze być na stronie, że jeżeli Polonia Amerykańska w Ohio, w Pensylwanii postara się i pójdzie z dobrym wynikiem, a tam jest między 6 a 8% i zagłosuje gremialnie 80%, to może w tych swing states przesądzić, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I tak się ocalało. Ohio, Pensylwania i do tego doszła, proszę Państwa, Floryda. Ja nawet nie liczyłem, bo ja liczyłem, że rozegra się batalia, jeśli chodzi o Trumpa, to będzie batalia Floryda, prawdopodobnie Pensylwania, Virginia, jak został Ken kandydatem na wiceprezydenta u Clintonowej, to wiadomo, że Virginia odpadnie, a generalnie Virginia jest prawicowa, przynajmniej środkowa i południowa, północna to jest w sprawie Waszyngtonu, do tego wpływ. Ale zobaczcie Państwo, jak manipulowano do końca, a potem już jak była przegrana, że jest to po prostu że jest to przypadkowe, że jest to błąd. I do tej pory prowadzi się wściekłą kampanię przeciwko Trumpowi. Prawda? Że on nie słucha się mediów. No jak to ci intelektualiści wykształceni na najlepszych uniwersytetach amerykańskich, na Harvardzie, na Berkeley, gdzieś tam jeszcze, prawda, na tych uniwersytetach, nie byli w stanie przekonać prostych, a być może czasem zupełnie ludzi nieprzygotowanych do jakiegokolwiek myślenia w sposób czy krytyczny, czy inny, i zagłosować na takiego Trumpa. Ale to jest wybór ludzi. Tak? To jest wybór ludzi. I Amerykanie dokonali wyboru. Dokonali wyboru, sądzę, że dosyć rozsądnie. Z punktu widzenia naszych interesów, to lepszego wyniku nie mogło być. Zapewniam Państwa. Może przejdziemy w takim razie, jeżeli Pan pozwoli, to może przejdziemy, mamy niewiele czasu, jeszcze mamy godzinę. Tylko niewiele, tak, no dobrze. Chciałem prosić, jeżeli Pan się zgodzi na odpowiedź na kilka pytań. Bardzo proszę. Bardzo proszę o pytania proste, proszę się przedstawić i proste pytania, żebyśmy nie prowadzili tutaj jakichś dywagacji albo jakichś polemiki. Proszę o pytania. Można prosić o mikrofon na salę? Nie ma. Jest chętny? Dobry wieczór Państwu. Ja chciałbym zadać Panu ambasadorowi pytanie, proste pytanie. Dlaczego Pan zdecydował się na przyjazd do Polski po 24 latach? Aha. Pytam o to, bo wielu z nas myśli, no, znam ludzi, którzy myślą o powrocie. Co Pana pobudziło po tak długim czasie na emigracji do powrotu? Drugie pytanie bardzo... Ale ja to w taki jeden taki... Drugie pytanie, proszę Pana, to
Czy pan jest weryfikowany przez IPN? Czy nie przeżyjemy gorzkiej zamieszania, tak jak było z ambasadorem w Berlinie? I zwłaszcza, że wspomniał pan o bliskiej współpracy z profesorem Pierzunem. I trzecie pytanie, kończę na tym. Nie, bardzo pan. To jest po prostu, czy jakby pan zaopiniował to, co by pan doradził jako mający wielkie doświadczenie w organizacjach polonijnych w Stanach Zjednoczonych, co pan by doradził Polonii Oktawskiej? Jak oczyścić polonijne organizacje w Oktawie? No i szerzej w Kanadzie. Jak pozbyć się tego balastu ludzi związanych ze starym systemem, ludzi związanych z kodem, ludzi związanych z postkomunistami, tak zwane resortowe dzieci, które są tu jeszcze na gminie, w tym mieście i które blokują, jest tu wiele martwych dusz, to by pozwoliło na rozszerzenie bazy popierającej PiS w kraju i słuszną politykę w kraju w tej chwili. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Jeśli chodzi o powrót, to ja w 90 chyba, czy drugim, czy trzecim roku, już Państwo zobaczcie, parę lat po tych przemianach dopiero dostałem paszport w Waszyngtonie, a przez ten czas odmawiano mi. Zdecydowałem się na powrót do Polski. W 93 pierwsza wizyta, no i jak już przyjechałem i bliżej czy z rodziną, czy ze znajomymi, no to mi się wydawało, że jednak ten proces trwa i być może przydałbym się z jakimś swoim doświadczeniem trochę w Polsce w tych przemianach. Mnie to ogromnie ciągnęło do kraju. Raz, że ta część, ja bym powiedział, taki aspekt emocjonalny związany z rodziną, z najbliższymi, to było jedno. I drugie, te przemiany jednak mnie zachęcały. Paru moich znajomych, którzy wtedy piastowały jakieś tam funkcje, zachęcało mnie do tego, żeby w tych przemianach uczestniczyć. Między innymi mój znajomy, który był wtedy wiceministrem prywatyzacji, niestety nieżyjący, Jurek Strzelecki, ja go ściągnąłem do katedry. Człowiek, który skończył Stanford. Pisał tam już właśnie doktorat na ukończenie, tylko go trochę, jak powiedział, zmanierowano i ściągnięto go do Polski, żeby został tym wiceministrem. I on jak przeprowadził w Polsce analizę i zespół, który opracował reformy gospodarcze w Polsce, na początku lat 90. to po pół roku go zwolniono. Wyobraźcie sobie to. Pierwsza krytyka, jaka tam była, to tego planu Zachsa. Tak zwanego Zachsa, który nie był autorem tego, tak a propos, ale niech to będzie. To go zwolniono. I mnie zachęcano niektóre środowiska akademickie do tego, żeby po prostu do Polski wrócić. Natomiast mówi pan, czy mnie zweryfikował IPN. No to dobrze pytanie było. Być może trzeba by było. Natomiast na pewno służby, które są w Polsce potrafią zweryfikować i sądzę, że zanim tu przyjechałem, to ta cała procedura trochę trwała, zanim to byłem zweryfikowany, ale ja się nawet nie boję tej całej weryfikacji, dlatego że na mnie mogą być teczki, ale tych, którzy na mnie donosili, a ja niektórych, większość z nich znam, bo się przyznali tak a propos. Natomiast w innych sprawach to zapewniam pana, że tu nie może być. Natomiast pan wspomniał profesora Kierzuna. Ja profesora Kierzuna znam wiele lat i proszę państwa, w te rzeczy, o których prasa pisała, w większości znany też badacz dziejów w okresie obalił jako nieprawdę. Te rzeczy, które tam były pisane, nie do końca były spójne. Czy profesorowi dopisywano coś, czy był, trudno jest im powiedzieć, ale tak działała komuna, proszę pamiętać, że nie jednego człowieka ubabrano w pewne rzeczy, w których nie był lub nie uczestniczył. I profesorowi Kierzunowi stała się wielka krzywda, że w ten sposób niektóre środowiska prawdopodobnie no, próbowały być może albo go wyciszyć, bo profesor bardzo był, jak powiedział, no, zaangażowany w ten okres przemian, a przede wszystkim krytykiem tego, co w Polsce było tą tak zwaną przemianą gospodarczą, czyli wielkim cudem gospodarczym, bo tego cudu gospodarczego nie było. Byśmy popadli w ogromne problemy. Ja znam profesora wiele lat i ręczę, proszę państwa, że profesor żadnym agentem, a już na pewno Kiszczaka nie był. To na pewno nie był. Poza tym na tych wszystkich dokumentach, a to robił chyba, o ile pamiętam, pan profesor Gontarczyk, prawda? Po tej publikacji Centkiewicza, który był,
większości tych zastrzeżeń, czy tych, powiedzmy sobie, zarzutów kierowanych pod profesorem Kierzunem zostały obalone. A ja profesora Kierzuna wiele lat znam. I muszę Państwu powiedzieć, że w materiałach IPN-u nie ma żadnych wzmianki na temat, że profesor komukolwiek przekazywał informacje na temat działalności zakonspirowanej organizacji studenckiej, która jeszcze była tworzona, zanim powstał NZS. Bo NZS, Niezależne Zrzeszenie Studentów, nie powstało z niczego. To nie było tak, proszę Państwa, wstrzyknięcie nagle. To były struktury, które w 80 roku ujawniły się. Także to profesora Kierzuna. Częściowo muszę Państwu powiedzieć, że ta moja decyzja nie była do końca podzielana przez moją żonę. Myśmy całkiem fajnie mieszkali, prawda? Ale stwierdziłem w pewnym momencie, jak zacząłem się komunikować z synem w domu, po przyjściu z jego ze szkoły, że ja mówię do niego po polsku, on do mnie po angielsku i zaczyna wchłaniać tą kulturę amerykańską, tak zwaną kulturę amerykańską, prawda? I baseball, i te inne rzeczy, to ciekawe, interesujące, że on po prostu z tego już potem nie wyrośnie. I być może dobrze byłoby, kiedy ma 8 lat czy 9, że trochę tej kultury polskiej przesiąknie. Bo gdyby to już było później, to prawdopodobnie decyzja i syna, i pozostałych moich członków rodziny nie byłaby taka łatwa, żeby wrócić do Polski. Nieodwracalne. Także myśmy, znaczy decyzja tak jakby była, ja byłem za, syn poparł mnie, żona chyba tak nie do końca była do tego przekonana, bo jednak powrót to jest duże wyzwanie, proszę Państwa. Wprawdzie myśmy zamieszkali w pięknym miasteczku Konstancin pod Warszawą, cudowne miejsce. Jakbyście Państwo kiedyś tam pojechali na wypoczynek nawet, polecam. Piękne miejsce do spaceru, do odpoczynku, do relaksu, dla poprawy zdrowia, samopoczucia, kawiarenki, restauracyjki, wszystko to jest. Także to. Natomiast jeszcze sprawa Polonii kanadyjskiej. Trudno mi powiedział tak, po pobycie zaledwie parę tygodni, żeby mieć jakieś już wnioski, żeby cokolwiek sugerować. Tak naprawdę to ja tej Polonii kanadyjskiej się do Państwa uczę. Dopiero w tej chwili. Takie spotkanie, takie jak dzisiaj jest właśnie. Czy te spotkania, które były w Montrealu, czy w Toronto, czy inne wyjazdy przy okazji, których spotykam liderów Polonii, ale równocześnie ludzi takich, którzy przeżyli tutaj swoje całe życie, uczciwie pracując. To ja się uczę od Państwa tej Polonii. Ogromny potencjał. Zdaję sobie z tego sprawę, że ten potencjał jest niewykorzystany, bo jest nie do końca zorganizowany. A trzeba byłoby się łączyć, bo tylko w jedności będzie siła. Prawda? Nawet na te spotkanie dzisiaj, no ktoś tam ogłaszał, że nie zaprasza innych członków, bo to i tam. Ma do tego prawo. KOT też ma prawo demonstrować, jeżeli chce, bo Polska jest krajem demokratycznym. Każdy może swoje niezadowolenie wyrazić. Prawda? Ale zmieniajmy tą Polskę na lepsze. Prawda? Ja znałem z ludzi Unii Wolności. Ja znałem premiera Mazowieckiego, kiedy był szefem Klubu Inteligencji Katolickiej i zapraszał żołnierzy, oficerów Armii Krajowej na spotkanie na Kopernika w Klubie Inteligencji Katolickiej. To były bardzo ciekawe, interesujące rozmowy. A nigdzie nie można było porozmawiać. Ja bym powiedział tak, no dosyć otwarcie, gdzie przychodziło 200-300 osób. Polonia będzie silna i będzie odgrywała rolę, jeżeli będzie zjednoczona, proszę Państwa. Najgorzej to, że ktoś będzie komuś wyciągał z szuflady jakieś archiwa. Ktoś mógł zrobić błąd z różnych powodów. Ale jeżeli będziemy wyciągać tego, to się naprawdę wiele nie dzieje dobrego. To będą powstaną urazy. Państwo podzielicie się na grupki, mniejsze, większe i nic z tego dobrego się nie urodzi. Dlatego apeluję, żeby zakopać te topory wojenne. Ja znam paru swoich kolegów, studentów, którzy na mnie donosili. Część się z nich przyznała. Ale czy ja mam dalej kontynuować? No, to są dzisiaj ojcowie rodzin, dwójkę, trójkę dzieci, uczciwi. Jeden jest strażakiem, inny nawet oficerem Wojska Polskiego. Inny w środowisku akademickim, inny ma swój biznes. Ale to już jest ich życie prywatne. Kiedyś popełnili błąd. Ale czy mnie osądzać to? Proszę Państwa? No chyba nie. Ale dzisiaj pracują uczciwie. Starają się. Takie spotkania jak te
jest okazją do tego, żeby dyskutować. Spierać się czasami. Ale jak pójdzie czas, to trzeba razem. Trzeba sytuację wyraźnie ocenić, czy sytuacja na przykład w Polsce idzie w dobrym kierunku, czy raczej jest to zahamowanie aspiracji ekonomicznych, społecznych, kulturowych i innych naszego państwa i naszego narodu. Polonia nie jest wykorzystana do końca, bym powiedział, jako potencjał. Proszę Państwa, to widać między innymi, jak jesteśmy reprezentowani na szczeblu federalnym, w parlamentach, w Senacie, w parlamencie, czy na szczeblu prowincjonalnym. Naprawdę jest to garstka osób, która do końca nie jest skoordynowana. I czy te aspiracje dużej Polonii, ponad 1 milion osób co najmniej, mówi się nawet o 1 300 000. Część się zgubiła trochę w środowisku ukraińskim, bo z tamtej strony wyjechała i trochę im do końca dopisano. A część jest po prostu polsko-ukraińska. I to jest normalne, i to jest dobrze, to jest ta kulturowość, różnorodność. Ale my też powinniśmy mieć swoje, ja bym powiedział, aspiracje wyartykułowane, kto nas reprezentuje w parlamencie federalnym czy prowincjonalnym. I to nie jest wcale źle, bo my mamy coś do Kanady zaoferowania, szczególnie Państwo, swoim doświadczeniem i uczciwą pracą. Ale trzeba poszukać nie tylko wśród starszego pokolenia, które ma doświadczenie i powinno się tym doświadczeniem dzielić, ale patrzeć, czy za tymi organizacjami polonijnymi, nawet tu w Ottawie, są młodzi ludzie. Młodzi liderzy, którzy są w stanie zorganizować społeczność. A nawet wyjść trochę dalej poza społeczność polonijną. Tak? Razem. I dopiero będzie ten wynik. To będzie ten wynik. Tak? Cała Państwa też uwaga będzie skierowana prawdopodobnie jako parlamentarzyści, czy ktokolwiek reprezentujący w parlamencie. To będzie praca na rzecz Kanady. Ale silna, prosperująca Kanada, Kanada bogata, Kanada bezpieczna, jest w interesie i państwa jako Polonii kanadyjskiej, czy Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, ale jest też w interesie Polski. Bo my mamy bardzo dobre relacje i polityczne, i gospodarcze, i wojskowe z Kanadą. I to się ten układ przekłada. Państwa, ja byłem z generalnym gubernatorem z Rzeszowa, zaproszony, pamiętasz, na wręczeniu listu. To najdłużej rozmawialiśmy na temat Polonii. Generalny gubernator Johnston. My mamy tu wspaniałą, mówi, diasporę polską. Jesteśmy z niej dumni. On nie mówi, że jest dumny, że nowy ambasador przyjechał. Tylko jest dumny z państwa. Z ministrem jakimś tam rozmawiam. Ostatnio dwa dni temu rozmawiałem z wiceministrem. Bardzo ważna osoba. My mamy tu bardzo dużą diasporę polską. To są ludzie zorganizowani, pracowici. Mają ogromny wkład w budowę Kanady. Bo to są fakty, proszę Państwa, to nie raz, nie drugi, nie trzeci. Cały czas, gdziekolwiek się spotykam z urzędnikami, z parlamentarzystami, to cały czas ten efekt Polonii pokazuje się. Ale być może ten efekt państwa, tej Polonii zorganizowanej, która tutaj odniosła tak ogromny sukces w budowie Kanady, mógłby być bardziej reprezentacyjny w sensie, powiedział, udziału w parlamencie kanadyjskim, we władzach prowincjonalnych. Od tego nie ma co się odżegnywać. Tylko trzeba poszukać tych liderów młodych, którzy być może mają do tego przygotowanie, talent, potrafią zorganizować społeczności lokalne, żeby ich reprezentować. My nie musimy wcale reprezentować tych interesów polonijnych do końca. Parlamentarzysta z polskimi korzeniami wybrany do parlamentu kanadyjskiego, będzie reprezentował swoją społeczność. Czy z Alberty, czy z Manitoby, a może z Calgary, może z Ottawy, może z Quebecu. Ale tych aspiracji, szczególnie młoda Polonia, nie powinna się wyzbywać. Jeżeli ma do tego talent, determinację i chęci do tego, żeby w wyborach nieraz startować. Trzeba je do tego zachęcać. Ale trzeba się pokazywać. Bo ten, który nie istnieje. Ten, który nie mówi, to nikt go nie słucha. A jak nie słucha, to nie ma głosu. Nie decyduje o ważnych sprawach polityce, na przykład kanadyjskiej. Panie ambasadorze, ja mówię to wszystko, co mówił tamten pan i ten temat, który pan poruszył, bo to jest to, co ja poruszyłem. Powiedzmy sobie w ten sposób. Kiedyś przed laty Kiszczak i jego ludzie układali życie polonijne, układali nam tutaj życie i organizowali nam te organizacje, w
wkładając swoich ludzi, wykorzystując ogromne pieniądze i służby dyplomatyczne. To było do niedawna, tak było. I teraz nagle, nie mówię o panu oczywiście, ale nagle słyszę od polityków w Polsce, no musicie jakoś sami się dogadać, bo wy się kłócicie, a my nie możemy się mieszać. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do domu czyjegoś, powywracał wszystkie meble, zniszczył wszystko, a potem wyszedł, no musicie jakoś dogadać się ze sobą, bo to jest nie moja sprawa. Przepraszam bardzo, to tak nie jest. Dobrym przykładem jest może dzisiejsze spotkanie, kiedy myśmy zrobili otwarte spotkanie. Część organizacji w ogóle nie raczyła powiadomić o tym. Nazwijmy to po imieniu, panie ambasadorze, że część Polonii, te mohery patriotyczne, jak nas nazywają, które walczyły, wychodziły na ulicę, walczyły o prawdę i w końcu w jakiś sposób się przyczyniły do tego, że wreszcie Polacy rządzą w kraju, a nie kto inny, była wycięta przez organizacje polonijne, była wycięta przez służby dyplomatyczne. I w dalszym ciągu to status quo istnieje. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli w jakiś sposób rząd teraz, czy władze, czy służby dyplomatyczne nie zaingerują w drugą stronę, nie wiem, może jakąś pomocą finansową, może jakimś otwarciem, to te środowiska dalej będą podzielone. To nie od nas zależy ten podział. Ja myślę, że ja mogę do tego się ustosunkować. Proszę Państwa, ja bym powiedział tak. Wiele krzywd stało się po tym 89 roku. Ale jeżeli się wsłuchać na przykład w nauczanie Ojca Świętego, papieża naszego, proszę Państwa, tam zawsze była mowa o przebaczeniu. Człowiek robi błędy. Mi się też zdarzało wiele razy. Różne, ale gdzieś w pewnym momencie trzeba to przerwać i jakoś samemu, szczególnie tutaj u Was jest ból, jakaś ból pozostanie, że ktoś komuś zmarnował karierę na przykład naukową, bo takie były przypadki też, że komuś no wręcz były przypadki samobójcze wręcz, gdzie komuś udowadniano coś, czego nigdy nie był, nigdy nie zrobił. Ale z drugiej strony trzeba patrzeć pozytywnie, żebyśmy pewne sprawy polskie posuwali do przodu, w tym sensie, że dużo rzeczy jest do zrobienia. Rząd zmienia i zapewniam Państwa, że rząd PiS-u stara się pewne, ja bym powiedział, celowo wykopywane po tamtej stronie nieraz przedziały zasypywać. Bo jeżeli będziemy dzielić, to wiele nie pójdziemy do przodu, choć musimy pewne sprawy czasami też nazwać po imieniu, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które piastowały lub będą piastować jakąś funkcję publiczną, służebną. To wtedy być może ta selekcja powinna być. Natomiast rozdrapywać czasami rany, tak jak po wojnie, proszę Państwa, ludzie ustawili się w wielu wypadkach, dokonali wyboru nie do końca świadomego, po której stronie stali. Jedni stali po stronie NSZ-u, po stronie AK, po stronie, w której stał Łupaszko, Anders, Sosenkowski i drudzy, którzy dokonali po stronie władzy ludowej. Czasami było to na tej zasadzie, że wojna się skończyła, czas wrócić do pracy. Nie wszyscy byli w stanie dźwignąć karabin, pójść do lasu na parę lat. Bo to się kończyło kulą w łeb w więzieniu mokotowskim w Białymstoku albo w Rzeszowie czy w Lublinie. Nie każdy był taki odważny. Nie każdy znalazł sobie tej determinacji. Ja widziałem wśród studentów też ludzi załamanych po stanie wojennym. Tylko czy chcemy mieć społeczeństwo, gdzie będzie paru bohaterów na świeczniku, prawda, którym się wystali glorie, pamiętniki ileś za, czy po prostu trzeba to budować? Wydaje mi się, że PiS rozlicza tych, którzy do tej pory nie zostali rozliczeni, jeśli chodzi o stanowiska służbowe. Patrzy się na to, choć czasami zgadzam się tutaj, że agentura jest i trzeba tych ludzi czyścić. Paru ambasadorów musiało odejść, którzy zostali przypadkowo wybierani. Prawda? Paru urzędników również tak samo. Tutaj jest wyraźne. Natomiast czasami ludzie wgnębianie zbyt mocno, ja bym powiedział, czyni większe podziały. A my jesteśmy do tego, żebym powiedział, przyznać, czy ja byłem po stronie tej, która jest, czy jest to dla mnie do zaakceptowania, czy w miarę jakoś tak
uczciwie, jak powiedział, to społeczne życie przeżyłem i z tym czasami wielu z nas będzie żyło, nie wymagając nawet jakiegoś wielkiego uznania, medali, wyróżnień, dyplomów. Ja znałem się na Podlasiu wiele osób, które zasłużyło się niesamowicie jako ludzie partyzantki, słynnych oddziałów, wykonywali braworowe okazje, ataki gdzieś tam, odbijania z więzień i tak. Państwo, nigdy nikt w życiu nie dostali żadnego podziękowania, medalu, czy nawet ktokolwiek do nich napisał. Nigdy. Jest takie miejsce na przykład, gdzie odwiedzam bardzo często, tam jest pochowany żołnierz Łupaszki o pseudonimie Radio. Dopiero parę lat temu wójt w Brańsku postawił mu tam pomnik. Tam się rzadko ktokolwiek pokazuje. To był wyjątkowo dzielny żołnierz państwa. I on zginął właściwie w jednej z akcji. Nie chciałbym już opowiadać, bo to inna historia, to jest taka ciekawa też dosyć, ale dopiero po tylu latach, a jemu się należało wszystkie wyróżnienia, jakie mogłyby być. A nie miał tego. Także cieszmy się, że dożyliśmy takich interesujących czasów. Róbmy swoje ku chwale, ja bym powiedział, Polski, ojczyzny. Tutaj Polonia też ma wiele do zrobienia, ale czasami trzeba widzieć ten długookresowy efekt, że być może po tej drugiej stronie, jeżeli ktoś nie miał racji, jest człowiek, który wymaga, żeby się nie odwrócił do nas plecami, bo mu wstyd. Powiedzieć, zaczekaj, ale wiesz, możemy coś razem zrobić. Jeżeli chce, a jeżeli nie, no to trudno, to jest jego wybór. Ja słyszę, że tam pan. Jeszcze sekund, jeszcze sekund. Wyłączył. Już jest. Halo? Ja myślę, że przykładem tego, o czym pan mówi, to znaczy, no może się to uda rzeczywiście, jest to dzisiejsze spotkanie. No, spotykamy się tutaj w Domu Polskim SPK, jesteśmy z różnych środowisk, no i pan ambasador jest naszym gościem. To wszystko, ta korelacja, ta konfiguracja jeszcze rok temu była nie do pomyślenia, prawda? Czyli być może to wszystko się uda. No i między innymi po to wszystko robimy, bo w końcu jesteśmy Polakami. Tak. I zależy nam na tym, żeby to wszystko szło do przodu i żeby pomóc temu rządowi. Już panu daję. Tak. Przy okazji chciałem powitać ludzi z Montrealu i Klub Gazety z Montrealu Polski. Jedno pytanie, błagam. Tak, ja nawiążę do odpowiedzi pana ambasadora, żeby się, prawda, wybaczyć to, co było i wspólnie działać. Pan ambasador używał czasu przeszłego. Ja chciałem powiedzieć, że to, co było, jeśli chodzi o tę działalność propagandową, na przykład polonijne środki i tak dalej, że to nie jest to, co było, żeby coś wybaczyć. To trwa dzisiaj, to było kilka dni temu, na przykład rozgłośnie radiowe w Montrealu. To było, ja jestem od 35 prawie lat i ci sami ludzie, którzy byli w organizacji, tak jak pan prezes powiedział, wprowadzeni, oni, niektórzy są dalej i oni po prostu nie dostrzegają tego, że się coś zmieniło w Polsce, tylko dalej systematycznie uprawiają swoją tą propagandę, która była w czasach przeciw Polsce, prawda, że tutaj trudno coś powiedzieć. No, pan ambasador powiedział, że jest krótko i jeszcze nie wie. No na pewno bardzo dobrze, że pan się przyznaje do tego, że pan jeszcze wszystkiego nie wie, ale było też pytanie, jak pan będzie nawiązywał te kontakty, bo już wiem, że niektórzy wyciągają rękę, przyjechał nowy konsul, sytuacja gospodarcza w Polsce. Dobra, to może jeszcze coś dostaniemy. Ci, którzy plują na Polskę, być może, że będą wyciągać rękę do pana konsula, to dajcie na nasze radio, które reprezentuje TVN Gazetę Wyborczą, prawda, jest zdecydowanie przeciwko obecnemu rządowi, przeciwko Polsce i inne organizacje. Także chciałem zwrócić uwagę na to, jak ambasada będzie reagować na to, jeśli będą takie petycje o pomoc dla tych ludzi. Czy wtedy pan powie, że na przykład, że każdy może mieć swoje zdanie i tak dalej. Na pewno może mieć zdanie, ale nie może reprezentować sowieckiego, niemieckiego interesu w Polsce, prawda? A jeszcze jedno pytanie. Gdyby była taka sytuacja, bo dawniej to nie było do pomyślenia, żeby nawet
ofiary katastrofy smoleńskiej tutaj uczcić w Podstawie. Gdyby był taki pomysł, czy wspólne obchody, czy na przykład pomysł wybudowania pomnika w Podstawie, jakby ambasada się do tego ustosunkowała. Dziękuję. Państwa, jeśli chodzi o tą część, jak powiedział, tego pomnika smoleńskiego, to muszę Państwu powiedzieć, że ja na tych tak zwanych mszach smoleńskich byłem około 50%. Ponieważ to padło, to ja Państwu mówię, że też rzucano te epitety jako sekta smoleńska. Państwa, no, za tym stał ogromny mechanizm, który chciał część opinii publicznej wmówić, że tak to było. Ale nie przesądzając, bo nie jestem ekspertem w dziedzinie wypadków lotniczych. Natomiast tam zginęli moi znajomi. Mój sąsiad tam zginął. Ale zginęły osoby, których ceniłem i szanowałem. Od Lecha Kaczyńskiego, bo miał charakter. To, co pokazał w Gruzji i paru innych miejscach, to było nie tylko człowiek wielkiej wiedzy, inteligencji, ale człowiek ogromnego charakteru. Tam zginął mój znajomy wicemarszałek Podlasia Putra, Krzysztof Jakub Putra. Znajomy aktor Walter Zakrzeński, który w Konstancinie nieraz bywał i nawet Ewangelię czytał. Tam zginęło parę jeszcze innych osób, których nie wiedział. Przemek Rusiecki, którego znam również. I parę innych jeszcze osób. Sąsiad mój, który był właściwie związany z obozem z SLD. Leciał razem z prezydentem nie na imprezę piłkarską, nie na wiesiadę, tylko właśnie, żeby oddać hołd poległym, zamordowanym oficerom. To nie była impreza. Tym samolotem nie prowadził pijany generał czy podchmielony prezydent, tak jak chciano to mówić. No musicie Państwo czasami sobie ocenić, jakie to było wydarzenie, jaka to była tragedia narodowa dla wielu lat. Ja wieczorem byłem na krakowskim przedmieściu i widziałem zdziczenie niektórych tłumów. Rzecz zupełnie nie do wyobrażenia. Nie do wyobrażenia. Tylko pytanie tak. No kto ich do tego sprowokował lub kto za tym stał? Że młodzi ludzie czasami poszli w tym kierunku. Ale po wielu latach wiele z tych osób, proszę Państwa, nie tylko poszło do rozumu, ale dosłownie szoku doznał. Że jak zostali w tego rodzaju tryby propagandy, tak jak pan tu redaktor ludzi Kiszczakowskiej, wplątani. To był dramat i tragedia narodowa. Nie przesądzając, jaki był tego wynik. Co to spowodowało. Ale wiemy już, że przed tragedią smoleńską zachowanie rządu w stosunku do głowy państwa i przedstawicieli, którzy mieli jechać i lecieli na tą uroczystości do Katynia, nie było właściwe, co najmniej delikatnie mówiąc. O rozdzielenie tych wizyt. To są fakty. Jeżeli ktoś jest w stanie przeanalizować fakty, usiąść z ołówkiem po jednej i po drugiej stronie, to może dojść do wniosku, że być może pewne działania nie były przypadkowe, a być może było to przypadkiem, błąd pilota. Mogło tak być, proszę Państwa. Ja nie chciałbym tu przesądzać, ale takie zachowanie rządu przed wypadkiem, w trakcie, pierwsze komunikaty po 15 minutach, błąd pilota. Parę tysięcy SMS-ów poszło w tym. Czy to nie było skoordynowane? Trzeba na ten powiedzieć. Tak? A potem cała kampania prowadzona na tych i przeciwko tym, którzy ośmielili się na ten temat mieć inne zdanie. Ja byłem na połowie tak zwanych tych mszy smoleńskich. Na połowie. U mnie rodzina w większości, ciocie, to byli ci, którzy należeli do tak zwanych moherowych beretów. Beret mojej mamy od 10 lat leżał na miejscu honorowym. To był moherowy beret koloru szarego, tak? W Radiu Maryja u ojca dyrektora byłem parę razy na konferencjach. Muszę Państwu powiedzieć, że takiego, jak powiedział, wrażenia intelektualnego po tych konferencjach to nie doznałem nigdzie. Nawet w Stanach. Taki wysoki poziom był dyskutantów i materiałów badawczych przygotowany. Ogromny. Jak jest to zorganizowane? Fantastycznie, żeby każda uczelnia w Polsce była tak zorganizowana, jak jest tam zorganizowana. Ogromnie.
A zobaczcie Państwo, ile ojcu dyrektorowi kładziono kłód. No bez przerwy były jakieś tam krechy budują zamek w Toruniu. No nie budował zamek. I w dalszym ciągu. Ale co ojciec mówi? Ojciec ma jedną radę, którą mi się zawsze podoba. Aleluja i do przodu i módlmy się za nich. Prawda? Proszę Państwa, wiele rzeczy dla Polski można zrobić, tylko żebyśmy nie powpadali czasem w taki, ja bym powiedział, tak, bo to nie sprzyja. Lepiej wyciągać, lepiej zatrzymać, lepiej porozmawiać. Po prostu każdemu czasami, nie chciałbym powiedzieć, dać szansę, ale ludzie z natury są dobrzy i pogodni. Czasem ktoś jest tak wplątany w tego rodzaju ten tryb, że trudno mu się czasami bez czyjejś pomocy wyplątać z tego. Co z pomnikiem Smoleńskim? Co z pomnikiem? Proszę Państwa, jeżeli taka byłaby inicjatywa pomnika Smoleńskiego, to zapewniam Pana, że na razie bez wiedzy, że tak powiem, MSZ-u, ale prywatnie deklaruję tutaj, że dam okrągłą i ładną sumkę na pomnik Smoleński. Prywatnie. Ale jako ambasador też, pełniący tutaj i reprezentujący głowę państwa, taki pomysł, gdyby trzeba było ofiar katastrofy tak zwanej smoleńskiej, będę popierał. Zapewniam. Jeżeli nie ma pytań, to ja proponuję, jest jeszcze jedno pytanie. No może trzy pytania ostatnie, bo jeszcze chcemy poczęstunek Państwu zaoferować, a jest pół godziny czasu mamy tylko. Dobry wieczór, mam na imię Krzysztof Kwiatkowski. Urodziłem się w Kanadzie, rodzice wyjechali w 1977 roku do Kanady, ale byłem wychowany po polsku. W domu zawsze była, wiesz, patriotyzm na pierwszym miejscu, miłość do ojczyzny. Sprowadziłem żonę z Polski, niedaleko Konstancina, Mysiadło. O, to znamy, tak. No i trzy miesiące temu pierwsze dziecko nam się urodziło. No to gratulujemy! Teraz moje pytanie. Z rodzicami bardzo się cieszymy, że i z żoną, że taki rząd jest, jaki jest teraz w Polsce i że zmiany idą w dobrym kierunku. Ale mamy lęk, że coś się stanie, że ten rząd poprzedni wróci do władzy i znowu będzie to samo. Jest bardzo dużo zagrożeń. Rosja, KOD, Soros, można wymieniać. Według Pana, jakie jest największe zagrożenie dla tej naszej Polski, jaki teraz jest? I co trzeba zrobić, żeby przetrwać te zagrożenia? Dziękuję. Dobre pytanie, właśnie. No to gratuluję Panu, że Pan został ile 3 miesiące temu, tak? No to wspaniały sukces, także mam nadzieję, że jakby, że trochę brakuje, bo będzie 500+ ewentualnie. Nie wiem, czy ten program dotrze, ale Kanadyjczycy też o tym myślą, tak a propos parę innych państw, dlatego, że mają problemy. Natomiast jeśli chodzi o sprawy polityczne, to proszę Państwa, jeżeli sukces i gospodarczy, i społeczny, 500+, programy, jeśli chodzi o mieszkaniowe, ułożą się tak, jak rząd zaplanował, w tej chwili nie ma żadnych podstaw, żeby nie wierzyć temu, że to wyjdzie, to idzie w dobrym kierunku, to myślę, że wyborcy sami się przekonają do efektów, bo każdy realnie odczuwa ten efekt. Bezrobocie zmniejszyło się do poziomu, że dzisiaj na Podlasiu nie pracuje się za 4 zł za godzinę, tylko to jest 10, 11, nawet 12. Plus, jeżeli w sobotę, to 50% premii. I człowiek taki uczciwy, pracujący ciężko, nawet fizycznie, jest już w stanie się utrzymać sam. I to jest odczuwalne, ta część ekonomiczna. Poza tym, inaczej się ludzi traktuje, jeśli chodzi o nawet sferę, ja bym powiedział, taką urzędniczą. A wiele jeszcze trzeba zrobić, jak we wszystkich miejscach, ale jedna zasada, którą rząd wprowadził, to dosyć konsekwentnie, że gdziekolwiek jest administracja, czy nawet w służbie zagranicznej, w dyplomacji musi być jedna zasada, że urzędnik pełni służebną rolę wobec ludzi. Jeżeli swoją uczciwą pracą, ja bym powiedział, i zdolnościami, i energią przekonamy obywateli do tego, że warto na formację, która rządzi, która przeprowadza reformy, która ma jakiś cel do tego, żeby byt poprawić, ale równocześnie i zapobiec wszelkiego rodzaju nieuczciwym praktykom, że jeżeli się obywateli do tego przekona realnie
i ta informacja dotrze przez odpowiednie środki, bo środki masowego przekazu mają możliwość manipulowania wyborcami, głosami wyborców. Bo nawet jeśli się coś nie zaistnieje, a pokaże się to w sposób taki, że to jest ogromny jakiś dramat albo coś, to ludzie uwierzą, że tak było. Ta manipulacja może powstać nawet na godzinę czasu, nawet na minutę, ale coś gdzieś tam w mózgu zostaje. Także oprócz sukcesu gospodarczego, społecznego i politycznego, formacja rządząca musi też dbać o ten, ja bym powiedział, przekaz medialny. Tego nie wolno zasypywać, bo z początku było, że jak nam się reformy udają, to znaczy, że wszyscy będą głosować. No niestety tak do końca nie jest. I wiele, jak się słucha dzienników czy czyta, nie chciałbym tu polecać szczególnych, to jakby ktoś otworzył, czy to są te internetowe, prawda, różnego rodzaju platformy dyskusyjne i tak dalej, to ma się wrażenie, że jakby się żyło w zupełnie innej Polsce w stosunku do tego realnie. Ale jeżeli szczególnie młodzi są poddani na to informacje przez różnego rodzaju fora społecznościowe, to mogą ulegać złudzeniu, że ten rząd nie radzi sobie, że ten rząd jest ośmiewany, że w Europie stoi w kącie, że nie robi to, co w Brukseli ci mądrzy technokraci wymyślili. A oni tam nic nie wymyślili, bo tam naprawdę nie ma nikogo do myślenia. To jest pas transmisyjny polityki od Berlina do Brukseli. I myślę, że zmiany, jakie byłyby konieczne, to też równocześnie wprowadzić, ja bym powiedział, duże zmiany, jeśli chodzi o sądownictwo. To też wymaga ogromu. Stąd między innymi determinacja władzy. Prezydenta również. Media, powiedział, trzeba zawsze być ostrożnie, żeby w jednym czy w drugim kierunku nie za mocno przechylić, bo jeżeli się przechyli w jedną i drugą stronę, jedna strona się powinna wypowiadać i druga. Tak jak w środowisku akademickim jest debata, czy tutaj. Jedni mają taki głos, pojęcie drugie, wypowiadają się, ale żebyśmy być może wspólnie wypracowali na koniec jakieś porozumienie. Wydaje mi się, że reformy przez następne 2 lata to byłoby za mało. To trzeba jeszcze następnych paru dobrych lat, co najmniej jednej kadencji albo i dłużej jeszcze, aby przekonać społeczeństwo do tego, że rząd ten przejął władzę w wyniku demokratycznych wyborów, jeszcze raz, demokratycznych wyborów, dlatego że społeczeństwo chciało zmian. I dzisiaj to, co jest realizowane, to wielu tych, którzy głosowali, są przekonani, że dobrze głosowali, i ci, którzy nie poszli do głosowania, też są przekonani, bo widać te zmiany i to widać zmiany na dobre, ale musimy ciężko pracować do tego, żeby zdobyć zaufanie opinii publicznej i wyborców, którzy pójdą do głosowania. I myślę, że tym możemy ich najbardziej przekonać, prawda? Jeżeli przekonają obywatele, to zagłosują. I wtedy kontynuacja dalszych, ja bym powiedział, reform, które są potrzebne i konieczne, zmiany profilu nawet gospodarczego, no, będzie widoczna i ludzie będą przekonani do tego, że zmiany są potrzebne. I jeszcze co jedno. No musimy, tak jak moje pokolenie, stawiać na ludzi młodszych. Musimy rozglądać się, gdzie ci są 40-latkowie, 30-latkowie, a nawet na poziomie już dzisiaj, ja powiedział, akademickim czy licealnym. Żeby ich zachęcać do tego, żeby brali aktywny udział w życiu publicznym. Tak jak ja zachęcałem, żeby startował na radnego i innych, gdzie uczestniczyłem w różnego rodzaju, powiedziałem, spotkaniach, żeby tych młodych ludzi było jak najwięcej. Tak jak w NZS-ie. Dlaczego NZS tak długo stał? Moja koncepcja była studenta na 3. roku. Jeżeli wciągniemy 1. rok, to nawet jak skończymy studia, to oni zostaną. I tak było. Myśmy skończyli studia i 1. rok, to myśmy wciągnęli w NZS. Został przez najbliższych parę lat. Po nas jeszcze długo, długo, który działał w strukturze NZS-owskiej. Dlatego ważne jest, żeby to rozumieć nie tylko w sensie gospodarczym, ale równocześnie, żeby wskazać tym młodym, że wy po nas obejmiecie te funkcje ambasadorów, ministrów, prezesów spółek giełdowych, w funduszach i tak dalej. Ale pokażcie wyniki. Przekonajcie, że służba narodowi w Polsce jest rzeczą najważniejszą i nie pieniądze się liczą. Powiem Państwu, mój znajomy, który będę się widział z Toronto, doradca prezydenta, pracuje na 3 funkcjach. Pobiera pieniądze tylko w jednej, ale pracuje 12-14 godzin dziennie. To jest niesamowite. A 2 pozostałe funkcje, które pełni społeczny. Dla mnie jest to również przykład, ja go znam bardzo dobrze,
ściągnąłem do swojej katedry. I mówię do niego, słuchaj, jesteś przykładem nie tylko dla mnie, ale dla moich studentów. Zobacz, nie tylko wiedzy, ale służba narodowi to jest rzecz najważniejsza, to jest zaszczyt. Prawda? Tak jak ja czuję się ogromnie zaszczycony tym, że zostałem ambasadorem. I to dodatkowo jeszcze w Kanadzie. To jest zaszczyt, ale to jest służba wszystkim. Proszę Państwa, bez względu, kto przyjdzie do konsulatu czy do ambasady, to dla mnie jest to rola służebna. Ja nie będę przytoczony z PO, z PSL-u czy z KOD-u, bo dla mnie nie ma to różnicy. Jeżeli tak będziemy ludzi traktować, prawda, to osiągniemy sukces. Na tym to polega. Ja myślę, że chyba na tym zakończymy, bo tak jak mówię, kawa, nie będziemy wylewać kawy, są ciasta, no tak. I przejdźmy do bardziej prywatnej części. Ja myślę, proszę Państwa, że to jest otwarcie jakiejś nowej w ogóle konfiguracji tutaj, bo sam fakt, że Pan Ambasador tutaj siedzi z nami, no to było, tak jak powiedziałem, niemożliwe. Jeszcze raz bardzo Panu dziękuję i oczekujemy na współpracę i oferujemy tę współpracę. Dziękuję bardzo.